Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Rozpoczynamy kolejną debatę niekontrolowaną, na żywo oczywiście, w której dziś tematem głównym będzie Bieszczadzki Dom Zły. Dziś spotkamy się mianowicie z panią Grażyną Niedzielską, autorką relacji o tym właśnie miejscu, którą kilka miesięcy temu opublikował Nieznany Świat. Pani Grażyna opowie o tamtych zdarzeniach, próbując odpowiedzieć na pytanie, co naprawdę się wówczas wydarzyło. Dobry wieczór, pani Grażyno. Dobry wieczór. Jest z nami oczywiście również zastępca redaktora naczelnego Nieznanego Świata, Piotr Cielebiaś, prowadzący nasze debaty. Witaj, Piotrze. Witam wszystkich. Witaj, Marku, i witaj, Grażyna. Witam, Piotrze. Jesteśmy na ty z Grażyną. Dzisiaj mamy takie kontakty, może jeszcze kontakty. Kontakty, właśnie. Tak, tak. Tradycyjnie kontakty do Radia Paranormalium. Dzisiaj prawdopodobnie otworzymy w trakcie debaty linię telefoniczną dla słuchaczy. Będzie to oczywiście ogłoszone na antenie, ale już teraz warto sobie zapisać numery telefonów do Radia Paranormalium. Stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 24 193. Można oczywiście również pisać do nas na Skype'ie radio.paranormalium.pl, gadugadu 36088002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas też znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Infra, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania, komentarze, no i oczywiście swoje relacje ze spotkań z szeroko rozumianym nieznanym na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Tak, ja bym jeszcze przy okazji pozdrowił Piotrka Gadaja i naszych słuchaczy z Orbity N, bo wiem, że Piotrek dzisiaj tutaj zareklamował naszą audycję, także pozdrawiamy. Grażyno, dzisiaj mamy taki program bardzo niezwykły, bo inny niż wszystkie. My, co prawda, kiedyś już zorganizowaliśmy audycję, w której pojawili się świadkowie różnych niezwykłych zdarzeń, no ale w tym przypadku jest trochę inaczej, dlatego że to jest bardzo długa historia, to jest bardzo skomplikowana historia, mimo że rozegrała się w zasadzie w ciągu dwóch dni, a tak naprawdę to chyba w ciągu jednego popołudnia i wieczoru. Ta decydująca część. Ale jest bardzo trudna w ocenie, jak mówiłem. To znaczy, ja kiedy ją usłyszałem po raz pierwszy, to miałem takie skojarzenie, że to jest jakiś horror w ogóle. Nie wiem, polskie Blair Witch, coś takiego. Nie wiedziałem, jak to w ogóle sklasyfikować, bo musicie, drodzy Państwo, wiedzieć, że rzadko o takich sprawach się słyszy. I nie dziwię się temu, że pozostali dwaj bohaterowie tej historii nie chcą o tym mówić. Kim oni są, o tym zaraz powiemy. Grażyna, ty mieszkasz obecnie w Norwegii. Tak, obecnie mieszkam w Norwegii. Tak. Drugi bohater tej historii, człowiek, który był z tobą w owym nawiedzonym domu, jest dzisiaj szanowanym lekarzem, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. My go będziemy nazywać Markiem, chociaż to nie jest jego prawdziwe imię. I był trzeci bohater, w zasadzie główny bohater, Józek. I tu jest pewna sprawa, którą musimy od razu wyjaśnić. Otóż jest to człowiek, który nadal żyje, mieszka w Bieszczadach, obecnie nie powiemy gdzie, dlatego że po prostu jest go bardzo łatwo zlokalizować. Jest to człowiek, ogólnie rzecz biorąc, znany w tym środowisku. Gdybyśmy powiedzieli o nim więcej, podali jego nazwisko, prawdopodobnie bardzo łatwo byłoby go znaleźć i ktoś mógłby go niepokoić, zadawać mu niepotrzebne pytania, a tego chcemy uniknąć, bo wiemy, że takie przypadki się zdarzały. Że ktoś po naszych audycjach czy artykułach jeździł i świadków poszukiwał. W każdym bądź razie, historia o domu złym, w zasadzie chacie pod lasem w Bieszczadach, gdzie mieszkał Józek, miała miejsce w roku 1982 lub 3. Dopiero po latach zdecydowałaś się opowiedzieć o tym na łamach Nieznanego Świata, miesięcznika, który czytasz od dawna.
I kiedy przesłałem tą opowieść do redakcji, to okazało się, że to jest jedna z najbardziej niezwykłych i najbardziej, powiedzmy, kontrowersyjnych spraw, jakie tam w ogóle trafiły. Czytelnicy też byli tym bardzo zainteresowani. Jest taki plan, żeby tą opowieść umieścić na stronie internetowej naszej. Ale nim przejdziemy do meritum tamtych początkowo, jak się wydawało, cudownych dni w wioskowej chacie. Powiedz mi, co ty wtedy robiłaś? Jakie to były dla ciebie czasy? Kim był Marek? Jak on patrzył na świat? Może to nam wytłumaczy, dlaczego nie chce dzisiaj o tym mówić. No, Marek wtedy był artystą, to był gitarzysta, był artystą. Myśmy wszyscy byli taką grupą młodych ludzi, którzy oprowadzali wycieczki w Sanockim Skansenie. I wszyscy, no właściwie nigdy nie myśleliśmy wtedy o takich sprawach. To był zupełnie zwykły, normalny chłopak, który grał na gitarze, który się lubił bawić, który nawet nie pomyślał, że coś takiego może istnieć. I teraz, kiedy rozmawiałam z nim ostatnio na Facebooku, dosłownie zamieniłam 3-4 zdania, no nie mogę uwierzyć, że właściwie mógł się tak zmienić, że nie potrafi rozmawiać o tym, że nie potrafi, że nawet nie chce pamiętać o tym, co się wydarzyło. Ja ze swej strony też wiele lat nie mówiłam, ale to proszę się nie dziwić. Łatwo jest być posądzonym o szaleństwo w takiej sytuacji. Nikt nie wierzył nigdy w to, co ja opowiadałam. Bo jest to tak niesamowite, że ja sobie zdaję sprawę, to wygląda jak film, no dokładnie jak film, jak horror. Żywcem zdjęty z jakiegoś takiego marnego amerykańskiego kina. I mnie też by nigdy nie przyszło do głowy, że coś takiego może się zdarzyć w rzeczywistości. Mhm. A powiedz mi, bo wiele osób się na pewno zastanowi nad tym, dlaczego wybierasz tak otwartą drogę mówienia o tym. W naszym kraju to jednak jest coś niespotykanego, bo ludzie, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach, no rzadko chcą, żeby podawano ich nazwisko. No, tak osobiście to zetknąłem się chyba tylko z przypadkiem Grzegorza Tarczyńskiego, który mówi: tak, przeżyłem to i nie boję się o tym mówić, myślcie o mnie, co chcecie. U ciebie jest podobnie, mówisz, że nie masz po prostu oporów przed ujawnieniem tego, bo to jest po prostu prawda. Tak, to jest prawda, a poza tym mam nadzieję, że dzięki temu może więcej osób zdecyduje się opowiedzieć o takich historiach, bo ja nie wierzę, żeby to były jakieś odosobnione przypadki. Ja myślę, że wiele osób ma takie przeżycia, może nie takie akurat, ale inne. I dobrze by było, żeby wszyscy zaczęli o tym mówić i przestać się bać osądzenia właśnie o jakieś wariactwo, szaleństwo czy coś takiego, bo nie, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i ja myślę, że może dzięki temu, co dzięki tej naszej dzisiejszej audycji, no parę osób zdecyduje się i jednak opowie nam nasze historie. Mieliście wtedy po 20 lat, może więcej. No 21, 22, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, ale to chyba 22 lata. Czy w tamtym okresie w ogóle myślałaś o takich zjawiskach? Czy one cię interesowały? To znaczy tak, interesowały mnie wcześniej również, ja się trochę interesowałam ufologią, moją pierwszą książką, którą przeczytałam, to była książka Mostowicza, My z kosmosu, znaczy nie pierwszą w życiu, ale taką pierwszą poważną książką, ale później nastąpił taki okres, kiedy już no, miałam dużo zajęć i nie myślałam o tym, ale nie interesowałam się duchami, w tym sensie nie interesowałam się takimi zjawiskami nadprzyrodzonymi, raczej właśnie się skierowałam w stronę pana Mostowicza. Mhm. No, my dzisiaj mówimy o domu złym, czy domie złym, ale tak naprawdę to nie mamy takiej pewności stuprocentowej, że chodzi o nawiedzenie, bo ta historia łączy w sobie bardzo wiele wątków. Tam duch się pojawia, ale też nie ma gwarancji, że to był duch. Natomiast to, co ten duch wyprawiał i prawdopodobnie także z mieszkańcem tego domu, panem Józkiem, to już osobna sprawa. My oczywiście postaramy się na koniec odpowiedzieć na pytanie, co to mogło być, albo przynajmniej jakimi mechanizmami to się posługiwało, ale powiedz nam jeszcze, w jaki sposób to zdarzenie zmieniło twój światopogląd, bo pamiętam, że pisałaś, że
No, przerażenie było tak ogromne, że wróciłaś do domu z takim malutkim pasemkiem siwych włosów w wieku właśnie 21 lat. Tak, i to jest ciekawa reakcja, dlatego że ja na wiele, wiele lat, jak gdybym zupełnie wyparła z pamięci to zdarzenie, to chyba, nie wiem, trwało może 5 czy 6 lat. Dopiero po jakimś czasie zaczęłam sobie od nowa to wszystko przypominać. I to było niesamowite. I wtedy naszła na mnie taka refleksja, że może jednak warto by było zastanowić się, co tam się tak naprawdę stało. I do tej pory mnie to intryguje, bo wszystko to, co ja myślę, to są tylko moje teorie, ewentualnie no, przypuszczenia. Nie wiem nic na pewno i zapewne nigdy nie będę wiedzieć. Ale dzięki temu zaczęłam właśnie myśleć o takich sprawach i zastanawiać się, co to właściwie się dzieje z człowiekiem. Co się dzieje z człowiekiem po śmierci, co się dzieje z człowiekiem w czasie jego życia, jak to jest, czy człowiek jest energią, która nigdy nie znika, czy może to zupełnie, wszystkie religie tłumaczą, każda religia tłumaczy to trochę inaczej, prawda? Ale w gruncie rzeczy dochodzimy do tego samego, że człowiek po śmierci nie znika. Czyli, że coś jednak po nas zostaje i może to był ten ślad. Mhm. Przejdźmy do meritum. Słuchaj, mówiliśmy o Józku. Józek, człowiek jakieś 20 lat starszy od ciebie. Jak go poznałaś? Jak to się stało, że wasze drogi się pierwszy raz skrzyżowały jeszcze na długo, zanim wybrałaś się do jego chaty? Józek uczęszczał do studium weterynaryjnego niedaleko naszego miasta. Ja miałam sporo znajomych i koleżanek, które też tam właśnie chodziły do szkoły i przez nie poznałam Józka. I w sumie to była taka luźna znajomość, bo znaliśmy się może, no nie wiem, parę miesięcy, kilka razy się spotkaliśmy gdzieś ze znajomymi i to było wszystko. I później ten nasz kontakt się urwał. Ja nawet nie wiem, czy on skończył to studium, co się z nim stało, nie mam pojęcia. Nasz kontakt się zupełnie urwał i dlatego byłam bardzo, bardzo zaskoczona, kiedy pewnego dnia dostałam od niego list. Ale co ciekawe, że nie zastanowiło mnie wtedy, że skąd on mógł mieć adres. Ja nawet nie wiedziałam, czy on zna moje nazwisko, ale jednak ten list przyszedł. Mhm. No właśnie. I co było w nim napisane? Co mówił o sobie Józek? Niewiele. Pisał tylko, że jakoś sobie tam ułożył życie, że kupił stary dom w Bieszczadach, że hoduje konie i bardzo serdecznie mnie zaprasza, również tam ze znajomymi. Jeżeli chce, to oczywiście mogę przyjechać, możemy przyjechać i odwiedzić go. I to było wszystko. Mhm. Znajomi zareagowali oczywiście entuzjastycznie, no, tak? Każdy by chciał jechać w Bieszczady jeszcze, jak są konie, prawda? No, ale z tego wszystkiego tylko jedna osoba pojechała, Marek. No właśnie, jak pamiętasz tą podróż, czego się spodziewałeś, a co na miejscu zastałaś, bo okazało się, że ta chatka to nie jest takie wymarzone miejsce do wakacji, a po drugie leży dość daleko od jakichś najbliższych osad ludzkich. Tak, to było daleko. Ciekawe, że ja nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. My jechaliśmy autobusem, później bieszczadzką kolejką, a potem się okazało, że tam jeszcze trzeba 3-4 kilometry iść w górę w las. Na szczęście zabrał nas jakiś leśniczy gazikiem i wysadził przy takiej małej polance. Kiedy weszliśmy na tę polankę, to było niesamowite, bo ten dom wyglądał dokładnie jak z horroru. To była taka przylepiona do ściany lasu chatka drewniana, niewielka, ale za to mająca pełne różnych dziwnych dobudówek naokoło, jakieś klatki powieszone na tych ścianach, przybite, jakieś takie małe ganeczki, no było to przedziwne. Widać było, że on cały czas coś tam zmieniał obok tego domu. I wyglądało to no trochę dziwnie, szczególnie, że zaczynało lekko mieszać i naprawdę było trochę przerażające. Józek wyszedł wtedy i nie zmienił się wcale od czasu, kiedy go pamiętam. Zawsze chodził w takich kowbojkach, skórzanej kamizelce, długie włosy, no brodę też miał. Ale co ciekawe, że on w ogóle mnie nie poznał. On mnie nie poznał i nawet nie miał pojęcia o jakimkolwiek liście. Ja byłam, no, było nam troszeczkę głupio. Czuliśmy się niezręcznie, to tak jak gdybyśmy przyszli do kogoś bez zaproszenia i ja mówię, ale Józek, naprawdę ty wysłałeś do mnie list i napisałeś, że możemy w każdej chwili przyjechać, więc chcieliśmy ciebie odwiedzić. I to było dziwne, ale Józek powiedział w porządku, no tak już przyjechaliście, to już wchodźcie. No i tak.
To znaczy on twierdził, że on w ogóle tego listu nie napisał, tak, nie wysłał. Tak, tak, on twierdził, że nigdy żadnego listu nie pisał. Czy to wtedy nie wzbudziło w tobie jakichś podejrzeń, bo taka kwaśna sytuacja na początku to też na pewno troszeczkę studzi zapał, prawda? Szczerze mówiąc, ja pomyślałam, przepraszam, że on albo zapomniał, albo po prostu kłamie, nie chcę powiedzieć, że wysłał ten list. Jakoś nie pomyślałam zupełnie inny sposób, tylko właśnie taki. Aha, a on potem, że tak powiem, zmienił zdanie, przeszło mu to już i zaprosił was do w zasadzie swojego domu. Mówisz, że ta chatka z zewnątrz przypominała taki malutki zamek Drakuli, tak? Tak, dokładnie. Tak, jakieś klatki wisiały. Te klatki to też odegrają potem ważną rolę w zasadzie w finale tej historii, tak. Który jest najdziwniejszy z tego wszystkiego. Ale powiedzmy jeszcze, to stało obok lasu, to tam było jakieś wzniesienie. Jak ten krajobraz wyglądał? To była mała polanka, naprawdę niewielka polanka otoczona lasem i tylko taka mała dróżka była, która wychodziła na tą główną ścieżkę. To nie było duże. Ja nie jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć, ale na pewno ten dom był bardzo mały, bo wewnątrz była tylko sień i jedna izba. Nic więcej nie było, więc to nie mogło być duże. Mhm. No, stoicie już przed tą chatą wioskową, on was zaprasza. No i środek, wnętrze chaty również okazuje się takie dość oryginalne, prawda? Tak, spartańskie wręcz. Tam była sień, wchodziło się przez sień do jednej izby, oczywiście były drzwi pomiędzy sienią a izbą. W izbie był piec po jednej stronie, pamiętam, po drugiej stronie pod oknem był stół z krzesłami. Dwa krzesła były tylko. Haki na ścianach, nie było szafy, tylko miał haki, na których wisiały jego rzeczy i łóżko w jednym kącie. A w drugim pod oknami to nam kazał położyć sobie śpiwory. Ciekawe, nie było szyb w oknach, ale to była pamiątka po weselu kolegi i podobno tam szkło było już zamówione, ale na razie były te okna zabite takimi czarnymi kocami. A to właśnie ciekawa sprawa, bo to wesele kolegi, no to też nie była byle jaka postać, gdybyśmy powiedzieli. O nie, kto to bardzo był, znana. Tak, gdybyśmy powiedzieli, kto to był, a to był chyba najwybitniejszy rzeźbiarz i poeta bieszczadzki, i tu już chyba się skapnął, kto to, jeżeli się tym interesują. Możliwe. To też by można do tego Józka było jakoś dotrzeć. To jest człowiek nie młody już dzisiaj, bo ma jakieś 70 kilka lat, może więcej. Ale jak mówimy, nie chcemy go niepokoić. No, środek jego domu, wnętrze jego chaty rzeczywiście też nie do końca może budzi sympatię wszystkich, tak? Spanie w takim miejscu. Marek jak podszedł do tej sytuacji, kiedy zobaczył Józka pierwszy raz? Naprawdę z dystansem, był bardzo dzielny. Przerażony troszeczkę, ale dzielny. Nie wzbudziło to w tobie takiego trochę już początkowego, nie wiem, jakiego przerażenia, że ten Józek zachowuje się trochę dziwnie mimo wszystko. Nie, zupełnie. Dlatego, że ja sobie zdawałam sprawę, że to jest człowiek, który mieszka sam w Bieszczadach i wiem, że tacy ludzie nie zawsze zachowują się tak, jak my sobie wyobrażamy, są troszeczkę inni. I zupełnie nie zbudziło wtedy to we mnie żadnego zaniepokojenia. Nic zupełnie. Ale jeszcze chciałam dodać, przepraszam, zapomniałam, że w tym domu nie było w ogóle prądu, co jest chyba wiadome. I jedynym takim przejawem cywilizacji to było takie małe, tranzystorowe radyjko. To było wszystko. Była jeszcze jedna ważna rzecz, strych, i on też odegra ważną rolę w tej historii. To prawda, nad całym domem ciągnął się strych i był w całości załadowany sianem, ale było tak pełno siana, że kiedy na drugi dzień przywieźli jeszcze jeden wóz, to musieli z tego wozu ładować widłami, już tak upychać, także tam w ogóle nie można było wejść, po prostu cały strych był zapakowany sianem. Mhm. A powiedz nam jeszcze tak ze dwa słowa o Józku. Czy to był człowiek otwarty, przyjemny w obyciu? Tak, on był bardzo sympatyczny, naprawdę. Był bardzo sympatyczny, otwarty, lubiał rozmawiać z ludźmi, lubiał się z ludźmi kontaktować i naprawdę nic nie wzbudziło we mnie jakiegoś zaniepokojenia, tym bardziej, że ja go pamiętam z kilka lat wcześniej i był dokładnie taki sam. Mhm. Pierwsza noc w domu złym mija wam bez przeszkód, tak? Bez zupełnie. Tak, śpicie sobie w śpiworach naprzeciwko Józkowego łóżka. Ale może to dlatego, że do trzeciej nad ranem siedzieliśmy na zewnątrz przy ognisku, także właściwie jak wróciliśmy do domu, to już było prawie
prawie koniec nocy, prawda? Następnego ranka Józek, z tego co pisałaś, prosi Marka, żeby pojechał z nim po siano. Marek to nie za bardzo, tak? Bo Nie za bardzo. Nie, on miał ręce gitarzysty i dla niego taka praca to była rzecz straszna. Tak, oni wracają z tym sianem, a ty w międzyczasie sobie obchodzisz to gospodarstwo i patrzysz, co tam jeszcze jest. Jak wyglądał inwentarz? Były psy, były... Właśnie nie widziałam wtedy kotów akurat, jak obchodziłam ten dom. Kury jakieś chodziły, jakaś kaczka jedna. Właściwie to wszystko to by tak luzem chodziło pod tym lasem. Się zdziwiłam nawet, że lisy na przykład nie mordują tych kur. Ale zupełnie spokojnie. Nic tam... Konie były na połoninie. A, jeden koń był tylko na dole, ten co pojechali z posiano. Natomiast reszta koni była gdzieś na łąkach na górze. Tym, co cię jeszcze uderzyło w tym miejscu, to mimo tego, że warunki były, jak mówisz, dość spartańskie, czy może nawet prymitywne, ale panował tam porządek i ład. Tak. To prawda, było bardzo czysto, ale Józek zawsze był taki bardzo pedantyczny nawet w stosunku do siebie. Tak więc nawet będąc, mieszkając w takich warunkach, to widać było, że on bardzo dba o ten dom i o całe podwórko, otoczenie. W zasadzie przyjeżdżają z tym sianem, rzucają, upychają je tam na strychu, gdzie już nie da się wyjść. No i wtedy Józek proponuje ci przejażdżkę konną właśnie na połoninę, gdzie ta jego wielka miłość, czyli konie, są na wypasie. Tak. I tutaj w zasadzie rozpoczyna się pierwszy etap dziwności w tej historii. Mieliśmy dwa konie. Pojechaliśmy na dwóch koniach w górę, zmienić je i trzeba było odebrać tamte, które już były cały dzień na łące, a zostawiał je na noc, to było niesamowite, że zostawiał te konie same na noc na łące. Zaś jego pytałam, czy się nie boi, przecież są wilki w wieszadach niedźwiedzie, on twierdził, że się nic nie dzieje i spokojnie na drugi dzień pojedzie po niej i przyprowadzi. No i dobrze. I w sumie było bardzo przyjemnie, było bardzo fajnie, To są takie bardzo fajne przeżycia w Bieszczadach. Jazda konna, las, to zawsze jest miłe, zawsze jest ciekawe. Tak było bardzo fajnie, aż do momentu, kiedy zmieniliśmy konie i wracaliśmy już z połoniny. Właściwie ja nawet nie wiem, czy to było na połoninie, bo to było tak jakby pod trochę, to nie było na całej wysokości, tylko to było tak w połowie może. I kiedy wracaliśmy już, Józek w pewnym momencie zrobił się bardzo dziwny, zaczął się rozglądać. Ja myślałam, że może zobaczył jakieś zwierzę i pytałam go parę razy, ale on nie chciał w ogóle odpowiadać, co się dzieje. I przestał się do mnie odzywać, zrobił się taki bardzo spięty, niespokojny. Jechaliśmy, jakiś kawałek przez taką małą przecinkę, a później naraz zmienił kierunek i pojechaliśmy na takim dosyć głębokim jarem. I nic, i to była droga w milczeniu. Jednego słowa, dosłownie ja próbowałam coś z niego wyciągnąć, zapytać się, co się dzieje i wtedy zaczęłam się autentycznie bać, bo to był może taki racjonalny strach, bo nic się nie działo. Było słońce, było jasno, było ciepło, nic naokoło nie było, ale ja jednak zaczęłam odbierać ten jego niepokój i ten strach i tak sobie pomyślałam, Boże, może by już lepiej było chyba wrócić do domu, zobaczyć, co tam się dzieje. I wtedy już tak dojechaliśmy do lasu na dół i z daleka ja już widziałam dom pomiędzy drzewami i wtedy Józek do mnie powiedział, że on musi wrócić do lasu, odwrócił się i odjechał, a ja już pojechałam wtedy do Marka. Znaczy, Józek w tym czasie stał się, nie wiem, jakiś niemiły, jakiś... Nie, milczący. A milczący, jak wyglądał w ogóle? Co się z nim działo? Bardzo spięty, taki widać zdenerwowany, cały czas oglądał się za siebie, obserwował ścianę lasu po bokach. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale był bardzo taki dosyć mocno zdenerwowany. Raczej, gdyby to było zwierzę lub coś w tym stylu, gdyby, nie wiem, zaniepokoił go wilk lub niedźwiedź, to chyba nie zachowałby się aż w tak dziwny sposób, nie oszukujmy się. Nie. Wróciłaś do domu, nie było was bardzo długo.
Tak, ja myślałam, że to trwało 2 godziny, a to chyba było 4 czy 5 godzin nawet, bo jak już przyjechałam, to Marek był bardzo zaniepokojony. Nie wiedział, co się tam stało z nami, bo wiedział, że przecież nie jestem jakąś specjalną specjalistką od jazdy konnej, ale na szczęście no, nic się nie stało. I pytał się, co się dzieje. Ja mówię, nie wiem, bo Józek się bardzo dziwnie zachowuje i pojechał z powrotem do lasu, a mnie zostawił. I siedzieliśmy, taki wóz był stary przed domem, siedzieliśmy na tym wozie no prawie do godziny 20, już zaczynało się robić szaro, no w górach się robi jesienią szybko szaro. I czekaliśmy na Józka, aż przyjedzie. On przyjechał. I dalej był taki bardzo wyobcowany. W każdym razie powiedział do nas tylko, że no musimy już teraz natychmiast ich spać, dlatego że jutro trzeba wcześniej rano wstać. I tyle. I odwrócił się i poszedł. No i myśmy za nim poszli spać. Nie powiedział czemu? Planował coś? Nie wiadomo. Nie, nic kompletnie. Nic nie powiedział. Powiedział tylko to jedno zdanie, że musimy iść spać, bo już jest późno. Rano trzeba wcześniej wstać i tyle. No to było jak pisałeś, to było dopiero około 8. Czyli tak. kiedy on się szykował do snu i układał, to nic nie mówił? Absolutnie? Nie, bo jak przyszliśmy za nim, to on już leżał na łóżku, leżał na boku i pamiętam, że trzymał głowę na zgiętym ramieniu i cały czas nas obserwował. Było to bardzo dziwne. Ja próbowałam coś do niego zagadać, ale on się w ogóle nie odzywał do nas. No to rozłożyliśmy te swoje śpiwory po drugiej stronie, pod oknami i po prostu... Marek zgasił lampę, bo tam mała lampa naftowa i poszliśmy no, spać. Nie czułaś się nieco nieswojo? No troszeczkę się czułam nieswojo, no, a przede wszystkim byłam zdziwiona, no to było dziwne i nawet miałam takie wrażenie, że może Józek po prostu no, ma, jak to wtedy pomyślałam, ma coś z głową, no, tak sobie pomyślałam, ale... No trudno, nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy się zgodzić akurat na to. No przecież nie można siedzieć w nocy pod domem, było bez sensu, także poszliśmy spać też. To były w zasadzie minuty chyba przed pierwszym głośnym akordem tej tak. paranormalnej aktywności w tym domu. Chociaż może to jeszcze nie była tak do końca paranormalna, stuprocentowa aktywność, bo pierwsze zdarzenie, jakie miało miejsce, to był w zasadzie atak Józka na was. Tak, ale zaczął się dosyć nietypowo. Przede wszystkim zrobiło się ciemno i przez te koce, no niewiele już tam resztki jakieś światła przebijały się, no ale wzrok się przyzwyczaja do ciemności i po chwili już widziałam tam kontury pieca, stół. I po chwili słyszeliśmy drapanie, takie jak się ktoś drapie paznokciami w ramę łóżka. Ja myślałam, że to jest mysz, zresztą tak zapytałam Bogdana, ja mówię, Bogdan, słuchaj, to jakaś mysz tutaj gryzie, a on mówi, nie, to nie jest mysz, to on tak drapie. Ja nie wiem, dlaczego mnie to tak przeraziło, naprawdę przeraziło mnie to, bo to było tak nietypowe zachowanie człowieka, no... Raczej no, trudno się czegoś takiego spodziewać. Najpierw na początku myślałam, że może on sobie żartuje, ale później, kiedy on coraz intensywniej drapał w tę ramę, to zrozumiałam, że chodzi o coś innego. I naprawdę mnie to przeraziło. I leżeliśmy, słuchając tak tego drapania. Pytawał przy tym jakieś dźwięki inne, czy nie, coś? Nie, nic zupełnie. Nie, był cicho kompletnie. Była taka cisza niesamowita i tylko to drapanie. I... Leżeliśmy tak, słuchaliśmy i w pewnym momencie Józek się zerwał z tego łóżka, ale to było z takim zwierzęcym wyciem. To było tak straszliwe wycie, że mnie dosłownie postawiło na nogi. Bogdan się zerwał obok mnie, a Józek zaczął biec w naszą stronę. I ja się przeraziłam, no bo on dosyć wysoki, dosyć duży, więc tak pomyślałam, że jeżeli wpadnie na Marka, to go no po prostu go zabije albo go połamie. Józek z tym wyciem się rzuca, a Marek złapał go za ramiona. Ja tylko zobaczyłam tak na zwolnionym filmie, dosłownie jak on tak opada na kolana, a później mi Marek mówił, że on był taki jak galareta zupełnie, jakby kompletnie nie miał siły. I opadł na kolana przed nami. Było niesamowite. Opadł na kolana wcześniej krzycząc bardzo głośno, ten krzyk jego opisywałeś. Tak, był straszny. Było straszny. Takie wycie. No było wycie dosłownie. Ile czasu minęło, odkąd się położył i zaczął? No ja myślę, że tak drapał około pół godziny. Ja nie wiem, bo nie mieliśmy w ogóle zegarka tam. Kompletnie, bo tam nie było zegara, ani zegarka. My też nie mieliśmy, wtedy nie były czasy komórek, prawda?
Ja myślę, że może pół godziny trwało to może, a może trudno ocenić w takiej sytuacji czas, ale tak mi się wydaje. I kiedy Marek zaczął pytać Józka, co ci się stało, on mówi, że miał sen, że śniło mu się, że był na słupie wysokiego napięcia i zaczął spadać z tego słupa i wtedy tak się przeraził i zaczął tak krzyczeć. Ale było rzucił, to straszne. Rzucił się na was, bo śniło mu się, że był na słupie. Tak, tak dokładnie, tak to tłumaczył. Dość dziwne tłumaczenie, szczerze mówiąc. No, jaka była twoja reakcja wtedy? Co sobie pomyślałaś? Nic sobie nie pomyślałam, się po prostu panicznie bałam. Autentycznie, ja pamiętam wtedy, że zaczęłam się naprawdę bać. Ale co ciekawe, że nie Józka. Że nie jego się bałam, ale po prostu zaczęłam się bać tych jego zachowania, tego reakcji, tego, co tam się w ogóle dzieje. Józek stał i poszedł się położyć z powrotem, no i przez jakiś czas było cicho, było zupełnie cicho. A czy on kiedy już tam przepraszał was, nie wiem, czy przeprosił w ogóle, ale... Tak, tak. Czy zachowywał się wtedy, nie wiem, jakoś normalnie, czy widać było w jego oczach, nie wiem, może był po spożyciu jakiejś substancji, czy coś takiego? Nie, na pewno nie. Na pewno nie, bo poza tym ja nie widziałam jego twarzy, było ciemno. Aha. Było tak ciemno w tym pokoju, że my ledwo się widzieliśmy, tak blisko do swoim cienie ledwo widzieliśmy swoje, a co dopiero twarz, ale on na pewno niczego nie było. Proszę? Nie zapalibyście lampy wtedy po tym pierwszym? Nie, nie zdążyliśmy. Nie zdążyliśmy jeszcze. Tak, drodzy Państwo, słuchamy dzisiaj niezwykłej relacji Grażyny Niedzielskiej, która opowiada nam o swoich przeżyciach w domu Józka, w chacie Józka w Bieszczadach, gdzie działy się naprawdę dziwne rzeczy i to nie tylko z chatą, ale też z jej właścicielem. Gdyby ktoś z Państwa chciał się podzielić podobną historią albo znał jakąś opowieść tego typu, to niebawem uruchomimy tutaj naszą linię i zachęcamy do dzielenia się komentarzami i swoimi opowieściami. Słucha nas teraz prawie 300 osób, także może ktoś jest, kto coś podobnego przeżył. Dla tych, którzy do nas dołączyli, bo niektórzy dopiero dochodzą, to spieszę z takim szybkim wyjaśnieniem, że opowieść ta dotyczy pewnego człowieka, który hodował w Bieszczadach konie. Kiedy Grażyna go odwiedziła, najpierw zaczął zachowywać się trochę dziwnie, potem był całkiem normalny, ale potem znowu podczas wycieczki tutaj do jego koni coś się z nim stało. Zaczął się rozglądać i reagować nieco panicznie. Doprowadziło to do sytuacji opisanej przed chwilą, że po prostu rzucił się w amoku, chociaż zupełnie bezładny i bezsilny, na kolegę Grażyny. Wy leżycie tam w tej ciemnej izbie, słuchacie, czy znowu nie zacznie drapać. No, Józek nie zaczął drapać, ale znowu, że tak powiem, aktywował się, tak? Po jakichś 30 minutach. Tak, żeby było bardzo cicho, było niesamowicie cicho znowu. I kiedy tak leżeliśmy, Józek włączył radio, to swoje małe tranzystorowe radyjko. I ja w pierwszej chwili poczułam ulgę, bo ta cisza była strasznie przytłaczająca, to było okropne. Ale on po chwili je wyłączył. I tak robił, ja nie wiem, to chyba trwało, na pewno trwało prawie godzinę. On włączał radio i wyłączał. Włączał i wyłączał. Ja myślałam, że ja po prostu dostanę obłędu. Ja już nie miałam siły w ogóle słuchać tego, co on robi. I dosłownie aż byłam tak na granicy wytrzymałości, że za moment wstaniemy i stamtąd będziemy uciekać nocą przez las, wszystko jedno. A nie zwróciłaś mu uwagi? Nie, właśnie nie wiem, dlaczego nic mu nie powiedzieliśmy. Ja myślę, że się po prostu już wtedy baliśmy. Nic nie powiedzieliśmy mu. Tylko cały czas obserwowaliśmy i słuchaliśmy, co on robi. I w pewnym momencie wyłączył to radio i zapadła cisza. Słuchaj, tutaj są komentarze już od oczywiście słuchaczy. Tak. Tutaj Kaktus pyta nas, czy... Bo Kaktus nie słyszał początku. Czy ta historia jest gdzieś opisana w necie, czy był o tym jakiś film? No spieszę ci tutaj z wyjaśnieniem, że historia była opisana w Nieznanym Świecie parę miesięcy temu. Nie pamiętam dokładnie kiedy. Niedługo, prawdopodobnie jutro czy pojutrze, pojawi się o tym artykuł także na Onecie. Także zachęcam tych, którzy przegapili początek. No i oczywiście można sobie potem naszą historię jeszcze raz odsłuchać z YouTube'a.
albo z archiwum Radia Paranormalium, ale są też inne komentarze, Grażyna, i tutaj potrzebuję twojego jasnej deklaracji, bo oczywiście, wiesz, jeżeli ktoś słyszy taką historię, a my jesteśmy dopiero w połowie i najgorsze się jeszcze nie wydarzyło. Na razie tylko wiemy, że on się dziwnie zachowuje. Tutaj niektórzy słuchacze pytają, a może to były, tutaj zacytuję, psychozwidy spowodowane samotnym życiem w lesie, narkotyki i tak dalej. A tutaj kolejny słuchacz, Mac, pyta, spowodowane samotnym spożywaniem samogonu w zbyt dużych ilościach. Czy Józef spożywał wtedy przy was? Bo wiemy, że on potem miał problemy, ale czy przy was, czy widzieliście, by pił na przykład, czy czułaś, no bo to by było czuć. Nie, przy nas nie pił nic przez te dwa dni na pewno, a poza tym to, co się potem działo, no to musiałoby znaczyć, że to myśmy mieli psychozwidy, bo to tak. Właściwie Józek był tam zupełnie bierną postacią, tak naprawdę to oprócz tego radia i oprócz tego skrobania, to on tam niewiele robił, on tylko leżał później na łóżku cały czas i nas obserwował, a to, co się działo, to wszystko się działo dookoła nas. Tutaj jeszcze jeden słuchacz pyta, w którym to było roku. No, tak jak wspominaliśmy na początku, to był rok 82 albo 3, prawda? Tak, tak. No. Tak, bo jesteśmy dopiero w połowie, drodzy państwo, i znacie Józka tylko od jednej strony. Rzeczywiście, zakapior, jak to się mówi, bieszczacki. No to są ludzie, którzy od alkoholu nie stronią, nie oszukujmy się. W wielu przypadkach oczywiście nie generalizujmy. Ale mimo wszystko był jako takim gospodarzem wtedy. Był człowiekiem nie młodym, ale w sile wieku. No i też trudno było podejrzewać, że jakieś substancje tam psychoaktywne, no chyba tylko marihuanę mógłby zażywać, prawda? Znaczy zażywać. Nie wiem, skąd by ją tam wziął akurat, ale nie sądzę. Tym bardziej, że to naprawdę, jak ja mówię, że to nie miało później wiele z nim wspólnego. Znaczy, oczywiście, że miało, ale on nic nie robił, on był zupełnie bierny. To, co potem się działo, to już było obok nas, to już nie dotyczyło Józka w pewnym sensie. Tutaj kolejne pytanie, bo się mnożą widzieć te komentarze. I tutaj ATD, taki użytkownik na czacie pisze tak, Bieszczady są to ciekawe miejsce, tam zjeżdżają różni outsiderzy poszukiwani prawem hippisi. Tak, musimy się zgodzić, dlatego że przez wielokrotnie w historii polskich mediów realizowano bardzo ciekawe dokumenty na temat bieszczadników tak zwanych. Oczywiście. Tam i tam było bardzo dużo postaci. A ty dobrze znasz te rejony, tak? Poznałaś któregoś... No, znam trochę. Ja jestem dokładnie z Sanoka, także to jest niedaleko i trochę jednak poznaliśmy Bieszczady. Tak. Poznałaś może którąś z legend tam bieszczadzkich, nie wiem, majstra biedę, czy kogoś podobnego? Nie, poznałam tę osobę, która była u Józka na weselu, no ale nie mogę jej wymienić. No, ten pan zresztą nie żyje, także... No tak, to prawda. Nie żyje już od dawna, ale myślę, że nie powinniśmy jednak, dlatego że można by było go łatwo po prostu Józka potem wyśledzić. Dokładnie. W związku z tym. I tak zresztą w Bieszczadach tak jest do dzisiaj, chociaż oczywiście się to mocno zmieniło i mocno skomercjalizowało. I chyba oni sami już, ci bieszczadnicy, te zakapiory stare mówią, że takich prawdziwych to już nie ma, tak? Bo okazuje się, że działka tam w lutowiskach czy na Ustrzykach kosztuje więcej niż w Warszawie, ale to już zupełnie inna sprawa. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, zanim przejdziemy do meritum. Czy ty kiedyś spotkałaś się z jakimiś bieszczadzkimi opowieściami, legendami tamtych ludzi? To też trzeba mieć jedną rzecz na uwadze. Poważną, jeżeli znaczy znaczącą, jeżeli mówimy o czymś takim jak bieszczadzki folklor. Okazuje się, że de facto te rejony, gdzie ta historia się rozegrała, to tam takich ludzi swoich, tak, miejscowych, to też nie za bardzo nie ma, tak? Oni wszyscy zostali tam osiedleni w latach 50. przywiezieni z Lubelszczyzny albo z Ukrainy. To są oczywiście Polacy. Ale ten folklor miejscowy, czy on istnieje? Czy słyszałeś jakieś legendy? Tak, oczywiście, że istnieje. Nie wiem, czy państwo znacie taki film Wolna Sobota na przykład. Były o ludziach właśnie z Bieszczadów, czyli ludziach na przykład w Ozakach, którzy, to była niesamowita
tachismi, którzy zjeżdżali z całej Polski i pracowali przy zwózce drzewa, prawda, z lasów. To były wielkie postacie, które się tam przewijały i to były naprawdę historie. Zresztą Bieszczady wcześniej też miały przeróżnego rodzaju historie, czy to związane jeszcze z okresem przedwojennym, czy na przykład z bojkami. Także jest masę publikacji na ten temat i można wiele poczytać o tym, no a przede wszystkim późniejsze te lata, kiedy właśnie, no, kiedy Bieszczady stały się takim dzikim zachodem, prawda? Kiedy ni stąd, ni zowąd z Polski zjeżdżali ludzie, którzy no może mieli czasami na pieńku z prawem, może uciekali przed elementami, przed wojskiem, nie wiadomo, ale ni stąd, ni zowąd oni lądowali właśnie w Bieszczadach, ale i oni tworzyli tę historię. Józek należał do takich ludzi, którzy, nie wiem, uciekali przed, przed prawem pewnie nie, ale czy uciekali nie. Na przykład przed życiem? Czego on tam mógł szukać w ogóle w tej samotności? Ja myślę, że przecież Józek był samotnikiem. Józek był samotnikiem, on na pewno nie dawał rady sobie sam ze sobą, no co zresztą świadczy o tym późniejszy ten jego alkoholizm. I on kochał takie życie, on po prostu kochał takie życie w samotności, on kochał te swoje zwierzęta. Później, kiedy spotkałam go, to też po wielu, wielu latach, to dalej prowadził dokładnie takie samo życie. Tutaj wyjaśnimy jedną rzecz, bo wtedy, kiedy to się działo, to on, no nie widać było po nim, że byłby alkoholikiem albo kimś takim, prawda? No bo u nas zawsze się... Nie. Potem jego życie przybrało trochę inny tok, tak? Ale o tym zaraz powiemy, bo też się dużo wydarzyło. Wiemy, że on na szczęście trochę się chyba dźwignął i te stare lata jakoś... pędzi w dobrych warunkach i o przyzwoitym zdrowiu, mam nadzieję. Ale ten jego późniejszy alkoholizm to też poniekąd wynikał z problemu chyba z tym domem, ale to za chwilę. Dodajmy jeszcze, że do tej pory znacie Państwo tylko pierwszą część historii, w której Józek co prawda jest agresorem i człowiekiem, który się zachowuje dziwnie, ale kiedy zaczął włączać radyjko, zdarzyła się rzecz, no powiedzmy, bardzo dziwna już, taka nie do końca przyjemna i kiedy wiedziałaś, że coś tam już chyba nie gra w 100%, że tam oprócz Józka to mieszka ktoś jeszcze. Problem z tym, że ten niewidoczny lokator był na górze i zachowywał się dość dziwnie, tak? W historiach o duchach słyszymy zwykle, że no, nawiedzony dom, trzaskające drzwi, samoczynnie otwierające się drzwi, ewentualnie jakieś kroki w mieszkaniu. Ale to, co ty słyszałaś, to tak, szczerze mówiąc, pojawia się bardzo rzadko i ja byłem dość zaskoczony zachowaniem tego czegoś na strychu, co przecież tam nie mogło być, gdyż zwyczajnie nie było tam miejsca. Tak, to prawda. I zanim zacznę opowiadać, to chciałam powiedzieć, że będzie to bardzo, no bardzo niesamowita opowieść i ja rozumiem, że ciężko będzie w to uwierzyć. Także muszą po prostu Państwo przyjąć to jako, no jako prawdę, bo faktycznie tak było dokładnie. Dokładnie pamiętam wszystko, kolory, zapachy. To jest niesamowite, że po tylu, tylu latach ja potrafię odtworzyć w głowie tę scenę jak film. I wtedy, kiedy Józek wyłączył to radio, nastąpiła cisza znowu, była straszna cisza. My siedzieliśmy już oparci o ścianę i na górze, na strychu rozległy się kroki. I to było niemożliwe, bo tam było naprawdę zapakowane sianem do granic możliwości. Rozległy się kroki, te kroki najpierw powoli szły, później zaczęły biec, a na końcu tak jakby ktoś uderzał o ścianę i opadał na podłogę. I to się powtarzało i powtarzało, kilkanaście, może kilkadziesiąt razy, ja nie wiem, my siedzieliśmy tak przerażeni pod tą ścianą i w pewnym momencie Marek nie wytrzymał, zerwał się, zapalił lampę i wtedy zobaczyliśmy Józka, jak Józek leży na tym łóżku i dokładnie w tej samej pozycji, w której zastaliśmy go na początku nocy, też takim ramieniem, pod zgiętym ramieniem, z głową opartą i cały czas nas obserwował. Było to straszne. I już nie wytrzymaliśmy w tym domu, po prostu wybiegliśmy z tej izby, zamknęliśmy drzwi za sobą i usiedliśmy na tym wozie przed domem. Mhm. Czy ten dźwięk tego rozpędzającego się człowieka, który uderzał, jak mówisz, ścianą, był głośny? Bardzo? Tak, był bardzo głośny i ciągle taki sam. Dokładnie tak, jakby ktoś
po prostu powtarzał płytę. Tam się nic nie zmieniało, to było bez przerwy to samo. Najpierw taki powolny chód, później ktoś biegnie i upada pod tą ścianą, podnosi się i z powrotem zaczyna robić to samo. Niesamowite, szczerze mówiąc. Kiedy poświeciliście w stronę Józka, to okazało się, że on nie śpi, prawdopodobnie. Nie, on nie spał. Nie, cały czas miał otwarte oczy i cały czas nas obserwował. Mrugał w ogóle tymi oczami, nie zauważyłeś tego? Nie wiem, ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć tego, ja nie wiem, nie pamiętam, ale no, było to dla nas przerażające, no bo jak można leżeć tak całą północy w jednej pozycji i cały czas na nas patrzeć? Minę miał normalną, czy jakąś taką wyrażającą to strapienie, o którym mówiłeś wcześniej? Nie, zupełna pustka, kompletnie. Kompletnie zupełna pustka, on po prostu leżał i patrzył. Niesamowite. Ale to nie wszystko. No nie. Wychodzicie na zewnątrz, siadacie na wozie. Ciemno. Przerażające, prawda? Ciemno. Las sprawia wrażenie niezbyt przyjaznego. No nie, taka czarna ściana dookoła. I Marek stwierdził, że obejdzie dom naokoło. Ja nie wiem, to był bardzo głupi pomysł, ale nam się wydawało, że to jest lepsze niż nic. Wobec tego ja zostałam przy tym wozie, a Marek poszedł. Nie było go dosyć długo i zaczęłam się naprawdę bać wtedy. Więc stałam i chciałam podejść z drugiej strony, żeby go znaleźć. I wtedy zobaczyłam dwie rzeczy. Jedną rzecz, po lewej stronie, zaraz przy ścianie lasu, zobaczyłam ciemną, taką czarną postać i oczy, błyszczące oczy. Ja w pierwszej chwili pomyślałam, że to jest niedźwiedź i tu się naprawdę mocno wtedy trochę przelękłam. I zobaczyłam Bogdana, jak idzie naprzeciwko mnie i podchodzi do mnie, pokazuje na okna i próbuje dostać się, podejść do tych okien dwóch z tymi kocami, a naraz nic tam zapowiadała go cała watacha psów. Tam miał tam dwa psy i szczeniaki były takie. I te psy złapały go, trzymały go za nogi. Ja myślałam, że może go naatakują, ale nie, one go trzymały za nogi, nie pozwalały mu podejść do okna. Mhm. I kiedy on wreszcie... Tak? Bo wiesz, nie dodaliśmy ważnej rzeczy, że świecił wtedy mocno księżyc, także wiele rzeczy można było zaobserwować. No powiedz nam więcej o tej postaci, czy to było zwierzę, czy coś innego? Nie mam pojęcia, to było wysokie, to było dosyć wysokie wielkości, no człowieka może trochę wyższe i no takie dosyć duże. Ja widziałam te oczy, ja nie wiem, możliwe, że one były czerwone, a może ja sobie tak to wyobraziłam ze strachu, ale na pewno były błyszczące, więc ja to przyjęłam za pewnik, że to jest jakieś zwierzę stojące pod lasem. I co znikło, to poszło sobie, tak? Ja nawet nie zwróciłam uwagi później, dlatego że jak widziałam tego Bogdana, który się mocuje z tymi psami, próbuje podejść do okna, ale te psy nie pozwalają mu na to. I ja potem jak popatrzyłam, to już tego nie było. I w końcu Bogdan, wyrwał się od tych psów i podszedł do mnie i mówi tak, słuchaj, tam w tych oknach ja widziałem bardzo silne światło. Ja mówię, jak to możliwe? No przecież tam jest tylko lampa naftowa. On mówi, że tam widziałem światło jak jarzeniówki przez te koce bijące. I chciałem podejść, żeby zobaczyć, ale te psy nie pozwoliły mi podejść do tych okien. No nie wiem, byliśmy przerażeni, naprawdę byliśmy przerażeni. Usiedliśmy na tym wozie, nie wiedzieliśmy co robić. Chmury zaczęły napływać i księżyc zniknął, a zaczął padać drobny deszczyk. Więc stwierdziliśmy, że no musimy wejść do środka, no nie będziemy przecież siedzieć w czasie deszczu nocą na zewnątrz. I okazało się, że z domu dobiega nienaturalnie jasne światło. Widać tak. Je po prostu bijące przez... On widział je przez takie dziurki w kocu, które pewnie były tam wyjedzone przez mole, nie wiem, ale widział to światło. Ja nie widziałam, ja tego nie widziałam, bo ja byłam zostawiliście, zostawiliście lampę w domu, czy mieliście przy sobie? Zostawiliśmy małą lampę, ale to była mała lampa, która rzucała takie żółte, wątłe światło, więc to niemożliwe, żeby to w ogóle przebijało przez te koce. Mówisz, że stojąc tam z boku tego światła nie widziałeś, natomiast po chwili zaczęło padać. Mówicie, że myślicie przerażeni, że lepiej byłoby chyba ewakuować się do domu w takiej sytuacji. Idziecie do tego domu i wtedy zauważasz, że to światło jednak zaczyna
Niestety w tym momencie, z niewiadomych przyczyn, utraciliśmy na kilka minut połączenie z internetem. Rozmowa była kontynuowana po przywróceniu połączenia. Nie jestem pewien, Grażyno, kiedy nas tutaj rozłączyło z Markiem. Dokładnie w którym momencie. Natomiast historia była taka, że po tym, kiedy słyszeliście te kroki na strychu, wybiegliście na zewnątrz, żeby tam w zasadzie ten wieczór spędzić, Marek postanowił, Marek Bogdan, czy jak go nazywamy, no niestety dzisiaj jest taka audycja. No mam dwa imiona, więc ja używam, tak, przepraszam, dwa. No bardzo mi przepraszam, po prostu przyzwyczajenie, a poza tym tak się wczuwam w tę historię, że, tak, ale... że używam tego imienia, które używaliśmy zawsze jako nickname dla niego. Właśnie jest taka sprawa, że my mieliśmy w ogóle dzisiaj, bałem się tego, że w pewnym momencie stanie się tak, że ktoś z nas sypnie, tak? Prawdziwym wyzwyczajeniem. Ale dobrze, nie stało się to na szczęście. Powracają słuchacze, mam nadzieję, że jeszcze za parę minutek wrócą wszyscy i będą mogli dosłuchać, co się tam wydarzyło w domu złym. Także poczekajmy jeszcze może z minutkę, przeznaczmy ją na przypomnienie kontaktów do Radia Paranormalium. A kontakty do Radia Paranormalium to numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008. No niestety smartfona musiałem przełączyć, także teraz to smartfon nam udostępnia połączenie internetowe, więc na smartfonie tylko będziemy odbierać SMS-y. 536 20 493, to nasz numer komunikatora SMS. 536 20 493. Jesteśmy także na gadu-gadu pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 02. Czekamy także na pytania i komentarze, no i oczywiście na relacje od Państwa na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Infra, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i oczywiście relacje z obserwacji UFO i różnych spotkań z szeroko rozumianym nieznanym na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Tak, no historia tutaj, którą opowiadaliśmy z powodu tej przerwy, nieco nam się tutaj rozharmonizowała niestety. Grażyna mówiła przed chwilą, że po wyjściu z domu, kiedy słyszeli te dziwne kroki na strychu, jak już powiedziałem przed chwilą, okazało się, że powoli się zbiera na deszcz. Wtedy pojawiła się dziwna postać, chociaż nie wiadomo, znaczy postać. No coś było widoczne pod lasem, ale przez chwilę, prawda? Tak. Nie jesteś w stanie powiedzieć, co to było i czy to była wyobraźnia, czy to było zwierzę, czy może po prostu... Słuchaj, jak w tak wielkim strachu w ogóle funkcjonuje człowiek? Co się wtedy myśli? Ja jeszcze funkcjonowałam w miarę poprawnie do momentu, kiedy otworzyliśmy drzwi do tej sieni i kiedy to światło zniknęło. I wtedy ja zatrzasnęłam z powrotem te drzwi i znowu w tych szparach pojawiło się światło. No i to był taki moment przełomowy. Bo kiedy ja zobaczyłam znowu, że tam świeci się to ostre, białe światło, ja wiedziałam, że ja po prostu zrozumiałam, że ja już do domu nie wrócę. Przepraszam, że tak mówię, ale autentycznie miałam taką myśl, że to już jest nasz koniec, że my już do domu nie wrócimy, że to jest... Straciłam zupełnie nadzieję. To był taki moment, kiedy człowiek przekracza taką granicę strachu, kiedy wszystko staje mu się zupełnie obojętne. No mnie w tym momencie się stało właśnie zupełnie wszystko obojętne. Ja już wiedziałam, że się pogodziłam z tym, że to już jest koniec, że my zupełnie nie wiemy, co to jest, co się dzieje, ale dzieje się coś bardzo złego. I nie wiem dlaczego, bo przecież to było tylko światło, ale wtedy to był ten taka granica, która była dla nas, ta granica strachu. I tę granicę przekroczyliśmy. To było niesamowite. To było po prostu... ciężko w ogóle mówić na ten temat, bo ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Taki moment, kiedy człowiek traci wiarę, znaczy wiarę w to, że będzie, że przeżyje w ogóle tę sytuację. Niby nic się takiego nie działo, ale jednak ten strach był tak wielki. I wtedy otworzyliśmy znowu te drzwi. Oczywiście światło zniknęło.
weszliśmy do środka, do tej izby. I nie wiem, to było może irracjonalne zupełnie, ale zaczęliśmy zbierać wszystkie noże, siekiery, kładać pod śpiwory, co było śmieszne, bo oczywiście Józek dalej leżał na łóżku tak samo jak leżał i tak samo nas obserwował. Mimo, że nie zwracaliśmy zupełnie na niego uwagi, nie gasiliśmy lampy, usiedliśmy pod ścianą i wtedy w sumie zaczęła się znowu rzecz, która no już była już naprawdę bardzo przerażająca dla nas. Słyszeliśmy tykanie takiego dużego, stojącego zegara. W tym domu nie było jednego zegarka nawet. Żadnego. I ten zegar tykał z tyłu za nami. Właśnie z tyłu na tej ścianie, której siedzieliśmy, byliśmy oparci o tę ścianę, to tam jakby zza tej ściany słyszeliśmy to duże takie tykanie takiego wielkiego, dużego, stojącego zegara, bez wybijania godzin. I to trwało może 2-3 godziny. To był taki piekielny zegar tykający z tyłu za nami. Marek jak na to reagował? Marek Bogdan? On był przerażony, on po prostu siedział i on był przerażony, on uważał, że to już jest koniec, że my już nie dotrwamy do rana. Mhm. Ja siedziałam zupełnie, nie wiem, straciłam jakoś w ogóle całą energię do walczenia, do robienia czegokolwiek. Po prostu siedzieliśmy, słuchaliśmy tego tykania, to było straszne. To było okropne. Mówiliście coś do ciebie, czy do Józka? Nie, w ogóle nic. Nie, w ogóle. To była taka cisza między nami. Nic. Ani ja nie mówiłam do Bogdana, ani on do mnie, ani Józek się nie odzywał. Po prostu Józek na nas patrzył. Myśmy tak siedzieli pod ścianą, ten piekielny zegar tykał i tak czekaliśmy do rana, żeby dotrwać do rana. Jestem ciekaw, czy on w ogóle słyszał to, co się tam działo. Bo to tak wygląda, jakby wiesz, on był jakimś, nie wiem, medium, które po prostu zapadł w letarg jakiś, w jakiś stan transu i jakby on to wszystko, nie wiem, przywoływał. To naprawdę, naprawdę dziwne. Ale wiesz co, wróćmy jeszcze na chwilę do tego światła przed drzwiami. Mówisz, że ono było bardzo intensywne i ten kolor był taki biały, ale też tak nie do końca, tak? Taki troszeczkę nie naturalny. Taki jak jarzeniówki, taki biało-niebieski, takie silne, silne światło. Mhm. No, nie da się tego zracjonalizować, także nie wiem, co sobie wtedy pomyśleliście o tym, ale jak ty sobie dzisiaj to tłumaczysz? Skąd się to w ogóle mogło tam wziąć? Przecież to jest fizycznie niemożliwe, żeby takie coś się wydarzyło. Do tej pory to wydaje się, że coś po prostu, co tam było, razem z Józkiem, albo coś, co było bardzo, nie wiem, mocno związane z Józkiem, cały czas, znaczy robiło wszystko, żeby was zwyczajnie stamtąd przegnać i chyba się udało, bo kiedy ten zegar tykał przez te 2 godziny, zegar, którego nie było widać, okazało się, że no wasze nerwy są już w zasadzie na granicy wytrzymałości, jeżeli w ogóle można mówić w takim przypadku o jakiejś granicy, bo ona już została dawno przekroczona. Ale nadeszła ta chwila, kiedy powiedziałaś dość, zwiewamy, tak? Tak, to już było szaro, już był poranek i wtedy zaczęliśmy się pakować, już świtało, zaczęliśmy się pakować i Józek dalej leżał, dalej nas obserwował, zupełnie nie odezwał się do nas ani słowem, a my zbieraliśmy swoje rzeczy i po prostu wyszliśmy z tej izby i Józek tam został. W ogóle nie zareagował na wasze wyjście? Nie, w ogóle nie zareagował na nasze wyjście, zupełnie nic. To jest bardzo dziwne. W każdym razie opuszczanie domu złego też niosło ze sobą pewne zdarzenie, które wydaje mi się, że jest najdziwniejszym ze wszystkich, o których mówiłaś, bo wspominałeś na początku, że ten dom był obwieszony klatkami, tak? Nie wiem, na co on je używał, może hodował kuliki, może coś łapał, może miał gołębie, ale okazuje się, że widzisz, byliście tam na zewnątrz prawie przez półtorej dnia i nie zauważyliście tego, co ty zauważyłaś przy wyjściu, tak? Nie, nie zauważyliśmy. Ja usłyszałam, jak wychodziliśmy, usłyszałam pisk i chciałam zobaczyć, co to jest. I poszłam na drugą stronę domu i tam w tych klatkach uczepione pazurkami o siatkę wisiały kocięta małe. Ja wiem, że to zabrzmi absurdalnie, ale ja sobie pomyślałam, że on je po prostu zjada. I już byłam tak przerażona, że wszystko mi przychodziło do głowy. I jak ja zobaczyłam te koty, których wcześniej w ogóle nie widziałam, to myślałam sobie, matko, on chyba te koty po prostu trzyma w tych klatkach i je zjada. Bo było to tak straszne,
To była taka kropla, która tam przelała te całe czarę goryczy. I ja powiedziałam Markowi, zobacz, popatrzcie, tutaj są te koty. I myśmy zobaczyli te koty, zaczęliśmy po prostu uciekać. Wzięliśmy te nasze plecaki i biegliśmy tą drogą w dół przez ten las, aż na dół do osady. To było niesamowite wrażenie. Mhm. Po powrocie do domu pierwsza twoja myśl wyrwała mi się z piekła, w którym nie wiadomo, co się dzieje, ale coś się dzieje. Bo ta historia brzmi strasznie, tak? Ale okazuje się, że fizycznie wam się tam nic nie stało, a psychicznie? Fizycznie nic się nie stało, ale ciekawą rzeczą było to, że jak wracaliśmy do domu, to nie rozmawialiśmy w ogóle. Nie wiem dlaczego. Nie mogliśmy o tym rozmawiać, a o niczym innym się nie dało rozmawiać. Każdy przeżywał to po swojemu, prawda? I kiedy przyjechaliśmy do domu, ja próbowałam na drugi dzień komuś tam powiedzieć, chcieliśmy coś opowiedzieć, ja właściwie, ale nikt nam nie wierzył, no każdy patrzył na nas jak na wariatów. No dobra, pojechali sobie w Bieszczady i wymyślili fajną historię. Nikt w to nie uwierzył zupełnie. Ja przestałam o tym w ogóle mówić. I co ciekawe, że to ja nastąpiło takie wyparcie w pewnym sensie tej historii. Ja przestałam w ogóle o niej myśleć. Przestałam, nie chciałam nawet myśleć, nie chciałam. Marek w ogóle ze mną nie rozmawiał. Zresztą niedługi czas potem opuścił Polskę. Nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat, nigdy nie wróciliśmy do tej rozmowy. Zresztą od tego momentu straciliśmy w sumie ze sobą kontakt. Przestaliśmy się w ogóle widywać. Do kilku miesięcy temu, tak? Bo wtedy postanowiłeś go zapytać, czy pamięta. No i on powiedział tak enigmatycznie, tak, że coś tam było, nie? Tak. Oj, chyba znowu mamy jakiś problem z łącznością. Nie wiem, co się dzieje, kompletnie nie wiem. Nie wiem, czy znane, ale chyba lubujące się w szybkich autach i... Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Zresztą jest znanym dosyć lekarzem w Stanach, specjalistą. Przepraszam bardzo, czy my chyba mieliśmy jakiś problem znowu z połączeniem, bo przez jakieś 10 sekund nie było nas słychać. Co to się dzisiaj dzieje? Przez 10... To Józek tak oddziałuje tam. Tak, to może nie Józek, a raczej to, co tam było. Tak, to, co tam było. Słuchaj, Marek Bogdan nie chce o nic... Bogdan to nie jest nazwisko. Jakbyście go szukali, to żeby nie było tak łatwo. Tak. Marek znika z Polski. Ty też w sumie. Tak. Za jakiś czas. Ale ta historia nie daje ci spokoju. Dlatego, nie. Że po paru latach postanawiasz no nie tylko ją zweryfikować w pewien sposób, a też zwyczajnie odnaleźć Józka. I okazuje się, że udaje się to. Józek nadal mieszka tam, gdzie mieszka. Jak mówisz, wystarczyło zadzwonić na komisariat w Lutowiskach, żeby się o nim po prostu czegoś dowiedzieć. Tak wszyscy go znali. My tutaj możemy sobie pozwolić na taką informację, dlatego że on już tam nie mieszka. Mieszka w regionie, ale tam już go nie ma. Odwiedziłeś go jeszcze dwa razy. Tak. Jaki był, bo to chyba 15 lat po tych wydarzeniach, tak? Pierwszy raz. Tak, to było 15 lat po wydarzeniach. To znaczy Marek już nie mieszkał w tym miejscu, dlatego że po 2 latach, zdaje się, po naszym pobycie tam, ten dom spłonął. I Józek się wyniósł i zaczął mieszkać w takich starych popegeerowskich budynkach i tam trzymał te swoje konie. A później znowu się przenosił. I kiedy zadzwoniłam do Lutowisk, no było łatwo znaleźć. Zresztą policjanci byli bardzo tacy informacyjni, opowiedzieli mi całą historię. Między innymi to, że leczył się później po pożarze w szpitalu psychiatrycznym w Przemyślu, był chyba jakiś dłuższy okres czasu, no i później wrócił znowu do swoich koni. I znalazłam go. Pojechałyśmy z moją przyjaciółką, faktycznie. Pojechałyśmy spotkać się z nim i był bardzo miły, bardzo sympatyczny, ucieszył się na mój widok, wtedy, naprawdę. Wtedy cię poznał, tak?
Tak, poznał mnie bez problemu, bez żadnego problemu mnie poznał i był naprawdę bardzo sympatyczny. Nawet zrobiliśmy sobie zdjęcia, które zresztą mam do tej pory, i porozmawialiśmy i chciałam coś od niego wyciągnąć. Chciałam coś, żeby mi powiedział coś o tej historii, co tam się działo, co wtedy się z nim działo. Przede wszystkim najbardziej mnie interesowało to, co, dlaczego on taki był, dlaczego tak się zachowywał dziwnie. Józek w ogóle nie chciał nic na ten temat mówić. Powiedział mi tylko, a nie, ten dom spłonął, bo tam, wiesz, ja tam kiedyś znalazłem jakieś świeczniki pod podłogą cerkiewną. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Naprawdę, to są tylko jego słowa. Nie wiem, czy to jest prawda. A nawet jeżeli znalazł, to zapewne je sprzedał. No nie mam pojęcia. I to było wszystko. I więcej nic nie chciał mówić, za każdym razem zmieniał temat. No pojechałyśmy z powrotem do domu i zmusiłam i stwierdziłam, że ja muszę spróbować jeszcze raz. I chyba po 3 latach znowu go odnalazłam, też przez posterunek policji. I pojechałam po raz drugi z nim porozmawiać. Już nie był taki zadowolony, jak ja przyjechałam, bo widocznie się spodziewał, że ja znowu będę go męczyć i pytać. I nie chciał, nic kompletnie nie chciał powiedzieć. No w momencie, kiedy zaczęłam go wypytywać, zamknął się jak ślimak w skorupie i nic nie udało się z niego wyciągnąć. Jak on tam wtedy żył po tych 15-18 latach? Czy to już była jakaś, nie wiem, straszna bieda? Czy on był przez jakiś czas, z tego co wiem, bezdomny. I wiem, że zdaje się, że gdzieś ktoś mu te konie przechowywał. Natomiast on, no nie mam pojęcia, gdzie on mieszkał, naprawdę. Nie było tam, to na pewno nie miał swojego domu. Czy ma teraz, to nie wiem. Później mieszkał w tych barakach po PGR-ze. Tam też, no biednie tam było bardzo, no to były takie stare baraki i tam z tymi końmi był. A jak teraz mieszka, to nie mam pojęcia. Tak, wiemy, że w jego życiu też zaszły pewne zmiany, ale o tym też nie mówmy. Nie. Także może ma kto się nim opiekować teraz. Tutaj pytanie przyszło, czekaj, przeczytam ci. Przyszło pytanie. A tak nie za bardzo wiem, o co chodzi, tak od 35 mógłbyś, bo tutaj pytasz o jakiegoś znanego lekarza. Sprecyzować bardziej to pytanie, bo nie wiemy, do kogo się odnosisz, pewnie do Bogdana. Pytasz, czy on był znanym lekarzem w Sejnach? Nie, dlatego, że to się dzieje w innej części Polski, jak Grażyna mówi, oni pochodzą z Podkarpacia. Bogdan był też z Sanoka? Tak, oczywiście. No właśnie. Także on lekarzem w Polsce... Nie był, on skończył studia w Kanadzie. No właśnie. Dobrze. Słuchaj, jakie miałeś wrażenia po tym spotkaniu z Józkiem? Czy on umyślnie coś ukrywał? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak i byłam trochę rozczarowana, ale z drugiej strony, no rozumiem, może nie chciał w ogóle o tym mówić, bo prawdopodobnie wiązało się to z takim dosyć bolesnym okresem jego życia. No raz, że ten szpital psychiatryczny, później zdaje się, że był na odwyku. Ale tak sobie pomyślałam, że jeżeli on w tych czasach, kiedy mieszkał w tym domu, no na pewno sporo pił, na pewno dużywał alkoholu, to jestem pewna, może już wtedy miał początki choroby. No ja wiem, że ludzie tacy, którzy no, odpływają w niebyt z powodu różnego rodzaju używek, są bardzo łatwym łupem dla wszelkich no, bytów energetycznych, prawda? Jest o wiele łatwiej wejść w takiego człowieka, jest o wiele łatwiej nim go w pewnym sensie opętać. I tak sobie pomyślałam, że może on przez całe lata się z tym zmagał, a może i teraz, do tej pory jeszcze jest. Do tego my nie wiemy. I może nie chciał w ogóle o tym rozmawiać. Wiemy natomiast, że on na pewno jeszcze żyje, tak? Ma teraz około 70 kilku lat. No i mam nadzieję, że jest z nim wszystko w porządku. Tutaj Zeus na czacie się pyta, czy pani Grażyna miała kontakt z panem Markiem Bogdanem. Tak, miała kontakt. Całkiem niedawno, jak wyjaśnialiśmy przed chwilą, pisała do niego, czy pamięta tamte zdarzenie, i on tak się tutaj nie do końca jasno wyraził. Ale jak wiemy, z różnych powodów może nie chcieć do tego wracać. Słuchaj, co ty o tym wszystkim w ogóle myślisz? Co to było, twoim zdaniem? Czy ten Józek
generował to zjawisko, czy po prostu został opętany przez tą siłę, która tam u niego przypadkiem pomieszkiwała pokątnie, tak, w tej chacie, którą kupił. Wiesz, ja miałam zawsze wiele teorii na ten temat i przypuszczeń i w pewnym momencie przyszło mi do głowy, że to myśmy byli tym katalizatorem, że może jak on był tam sam, to może nic się tam nie działo, może w jakiś sposób współżył z tym wszystkim. Zresztą no, każdy wie, jaką historię mają Bieszczady, prawda? To naprawdę była krwawa historia. My nie wiemy, co się w tym domu wydarzyło. Może tam się rozegrała jakaś wielka tragedia i możliwe, że te byty energetyczne czy duszy, no ja nie wiem, jak to powiedzieć, czy duchy, możliwe, że zostały w tym domu, zostawiły ten swój ślad, prawda, energetyczny, który ciągnął się przez ileś tam lat. Akurat może Józek został jakimś, może był bardziej podatny na to i możliwe, że próbowały w ten sposób się jakoś skontaktować. Ja nie wiem, może zawładnąć, ja nie wiem. A może myśmy byli właśnie tym katalizatorem, bo nie chciały nas tam, prawda? Czyli ta cała scena jak gdyby była odegrana na nasz użytek, żeby nas stamtąd przegonić. Ja tak myślę. No nie wiem, naprawdę, nie jestem specjalistką w tym, ale wydaje mi się, że to jest całkiem rozsądne tłumaczenie. No, mogło tak być. Nie myślałaś może o czymś takim, żeby spróbować jakoś dowiedzieć się o tym domu trochę więcej, bo dzisiaj byłoby to trudne, tak? Jego już od dawna nie ma, ale może by jakoś udało się potwierdzić, co się tam wydarzyło. Bo my wiemy, że on ten dom kupił, tak? Tak, ten dom kupił. Ja bardzo bym chciała się dowiedzieć, ale ja nie pamiętam, gdzie to było. Ja nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. Ja w ogóle nawet nie pamiętam, na jakim przystanku kolei wysiedliśmy wtedy, tej bieszczadzkiej kolejki. Ja po prostu nie pamiętam tego, bo to tak jakby mi cała ta pamięć z tej podróży została wycięta, zostało tylko to, co tam się działo. Naprawdę nie pamiętam. To wiesz, to jest 30 ile? Prawie 5 lat już. No tak, to, dokładnie. To miało prawo się wydarzyć. No taka sprawa, wiesz, że gdybyśmy ujawnili tutaj, jak Józek się nazywa, jak nazywał się jego sławny kolega, to pewnie by się udało tą historię jakoś odtworzyć. My natomiast mam jeden podstawowy problem, że Józek może nie życzyć sobie, żebyśmy grzebali w jego historii, bo powiedzieliśmy o nim dużo i może niektóre z tych faktów mogłyby mu się nie podobać, tak? Ale to zupełnie inna sprawa. Ja odnoszę takie wrażenie, wiesz, tutaj zapoznawszy się z tą historią, słyszałem, pytałem cię wiele razy o różne szczegóły. W sumie to oboje próbowaliśmy tam, no, kibicowałem ci tam, jak wyciągałeś z Marka informacje, co się niestety nie udało. Ale wiesz, ja... Czekaj, tutaj kolejne pytanie, które zadamy na szybko, wiesz, bo te pytania nam uciekają i jest źle. Tutaj Zeus sugeruje, że w księgach parafialnych mogą być informacje o tym poprzednim właścicielu. Dodajmy jeszcze jedną rzecz. To były okolice lutowisk i pamiętajcie państwo o jednej podstawowej rzeczy. Grażyna tam była w latach 80., natomiast te regiony tak naprawdę zostały przyłączone do Polski od ZSRR dopiero 30 lat wcześniej. Wiele osób nie pamięta o tym, że Ustrzyki, tak? Dokładnie. Należały kiedyś do Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. I tak naprawdę w tym domu mogła się rozegrać jakaś tragedia, ale mogli tam mieszkać ludzie pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, bo Żydów tam było mnóstwo, i polskiego. I tych ludzi tam nie ma i pamięci pewnie też nie ma. Kościół w lutowiskach, z tego co wiem, to jest nowy. To znaczy nowy. No, w warunkach prowincjonalnej Polski jest nowy, bo on został zbudowany chyba niecały wiek temu. Jeżeli się tam jest, to można się o tym bardzo przekonać łatwo, bo po prostu nie wygląda za bardzo na zabytek, prawda? To jedna rzecz tutaj do Zeusa odpowiedź. Noel, kolejny słuchacz, mówi, że zwykle źródłem takich zjawisk jest zmarły człowiek, który mieszkał tam wcześniej. No i tutaj pojawiają się też
odniesienia do tak zwanej pamięci ścian. No tutaj to by się zgadzało troszeczkę z tym, co mówisz, nie? Bo powiedziałeś, że ten zegar, który tam tykał, to tykał tak jakby, prawda, w jakiejś równoległej rzeczywistości po drugiej stronie, której jednak nie widać. Ale kolejne pytanie tutaj od Pawła i słuchacz nas pyta tak. Czy Juskiem zainteresował się ktoś, kto zna się na energiach i tak dalej? Czy był jakoś sprawdzany? No, nie wiem. Nie był sprawdzany z tego, co nam wiadomo. Może się ktoś nim interesował. Ja myślę, że nie. Ja wątpię w to. Naprawdę w to wątpię. Wydaje mi się, że chyba nikt o tym w ogóle nie wiedział. I nie sądzę, żeby się taka sytuacja tam powtórzyła. Znaczy, nie wiem, może się powtórzyła, ale no skoro ten dom później dosyć szybko spłonął, a w tym czasie przychodzili w sumie tylko jego znajomi koledzy. Właśnie to mnie zastanawia, czy kiedykolwiek oni cokolwiek zauważyli. Jest całkiem możliwe, że ktoś z tych kolegów jeszcze żyje, bo zagapiory mają to do siebie, że oni też nie są długowieczni. Oprócz niektórych oczywiście, bo ten wspomniany na początku przeze mnie ten słynny majster Bieda, on był taki już bardzo leciwy. Majster Bieda to był jeden z takich, no to był chyba najsłynniejszy z zakapiorów, jeden w sumie z pierwszych. Zapomniałem, jak on się naprawdę nazywał, ale jak sobie znajdziecie w Wikipedii, to tam chyba jest nawet o nim artykuł. To był bardzo, to był prosty człowiek, tak, który był chyba ze Lwowa, pochodził z tego, co pamiętam, i potem pracował na Śląsku i w końcu osiadł w Bieszczadach i znany był z tego, że miał bardzo nikłe przywiązanie do rzeczy materialnych. I tutaj Belon, który napisał o nim piosenkę, nazwał go Majstrem Biedą i tak do niego przylgnęło to przezwisko, ale to był taki typowy przykład chyba pozytywnego bieszczadnika, bo on powiedzmy sobie nie oddawał się chyba tak często tym uciechom, którym się oddają inni. Kolejne pytanie, no też tutaj odpowiedzi jawnej nie ma, bo tutaj kolejny słuchacz się pyta, czy Józek się interesował podobną tematyką. No tego też nie wiem i Grażyna też nie jest tego. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek była rozmowa na ten temat z nim. Ani wcześniej, ani później. No właśnie. Co dalej? No tak, słuchaj, mnie to interesuje jedna rzecz tylko w tym wszystkim. Bo on się zaczął zachowywać tak dziwnie, kiedy wyjechaliście przez ten las. Tak. I myślę, że dużo powiedziałoby nam to, co on robił potem, kiedy cię zostawił na tej drodze i gdzie on pojechał. Nie mam pojęcia. Zawrócił z powrotem do lasu. No. Wiesz, tutaj różne rzeczy przychodzą na myśl. Pierwsza, o której myślałem i o której myślę nadal, to wiąże się z takim przekonaniem obecnym w kulturze polskiej, ludowej od bardzo dawna. A ono mówi tak, że osoby, które, znaczy zawody, które były związane z długim przebywaniem na świeżym powietrzu wśród zwierząt, czyli owczarze, bacowie tak zwani, wiesz, pasterze, że pasterze są jednocześnie czarnoksiężnikami, że oni mają łatwiejszy dostęp do tych sił paranormalnych, magicznych, także kiedy sobie przejrzymy wszystkie książki na temat folkloru, to okaże się, że rzeczywiście tak baców, owczarzy, no bacowie wiadomo są tam na Podhalu, ale i w innych rejonach kraju owczarze byli posądzani o to, że oni są właśnie czarownikami i to do nich, oni byli takimi swoistymi polskimi szamanami. Do nich się udawano po różnego rodzaju porady, odczyniali uroki również. Oczywiście byli męskimi szamanami, bo tą rolę żeńską w naszej kulturze pełniły różnego rodzaju babki, zielarki, czarownice, czy nazwijmy sobie to jak chcemy. Ale do czego zmierzam? No, Józef też w sumie, jakby na niego nie patrzeć, to był pasterzem tylko końskim, tak? On mimo wszystko, że miał dom, to on żył na krawędzi lasu, żył w zasadzie cały czas obok przyrody. I tak się zastanawiam, wiesz, czy człowiek, który nie jest po prostu na pół zdziczały, czy w takim człowieku nie rodzą się czasami instynkty, czy jego psychika nie zmienia się na tyle, że on na przykład jest w stanie, nie wiem, rozbudzić sobie intuicję, czy nie zyskuje po prostu jakichś zdolności, które są u ludzi cywilizowanych, tak to powiedzmy,
utajone. Czyli po prostu Józek poprzez to, wiesz, długoletnie odcięcie od ludzi, od świata, mógł po prostu zżywać się z tymi siłami przyrody, których my nie wyczuwamy, a które rządzą... Mhm. To może być całkiem możliwe, jeżeli jeszcze przyjmiemy jedną rzecz tak naprawdę, to kto jest zdziczały? Czy jest zdziczały ten człowiek, który ma kontakt z naturą, czyli z tymi wszystkimi pierwotnymi siłami, które, no, które towarzyszyły człowiekowi od jego zarania, prawda? Czy może zdziczały jest człowiek, który żyje w obecnym świecie niby cywilizowanym, prawda? A który w gruncie rzeczy ogranicza dostęp takiego człowieka do wszystkiego, bo zobaczmy, jak żyjemy w tej chwili. No w tej chwili żyjemy w takim, no powiedzmy, wielkim niewolniczym systemie, prawda? Czyli praca, praca, praca i rozmieniamy wszystkie nasze zdolności na płacenie rachunków za prąd i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no zapomnieliśmy o tym, skąd tak naprawdę pochodzimy, prawda? No tak. Co jest dla człowieka ważne, jako dla istoty żywej? Wiesz, a z drugiej strony no, ta teoria jest fajna, dobra, bo wiąże się z folklorem, o której powiedziałem, no, ale przecież jest mnóstwo ludzi, którzy żyją w odosobnieniu z własnego wyboru czy z konieczności. Są pustelnicy, tak? Są ludzie, którzy wybierają taki tryb życia i z nimi się za bardzo nic nie dzieje. Nie budzi się w nich jakiś demon. Chociaż mimo wszystko uważam, że ta teoria jest ciekawa, wiesz. Ale tutaj myślę, że wiele osób nie zauważyło pewnego ciekawego wątku, który chciałbym cały czas podkreślić. Otóż okazuje się, że Józek mógł działać jako medium, tak? Że on, no on był cały czas w transie, tak jakby. On leżał, patrzył się na was, zupełnie nie kontaktował. Więc zachowywał się tak jak jakieś właśnie medium spirytystyczne, przez które, dzięki któremu te zjawiska mogą się dziać, aktywować. I to wszystko potoczyło się, jak się potoczyło. To też jest interesująca kwestia. I to zresztą zupełnie nieświadomie, zwróć uwagę, tak. Że zupełnie nieświadomie przecież, bo ja nie sądzę, abym on miał świadomość tego, co się tak naprawdę dzieje. On wiedział, że się coś dzieje, ale nie sądzę, żeby on to robił specjalnie, prawda? Mi się wydaje, że stał się narzędziem w pewnym sensie. Interesuje mnie też to, wiesz... Czy można określić, czego ta siła chciała? Tutaj, jak powiedziałeś, że w tych świecznikach, które on niby znalazł, to pojawiły się też teorie, że może to przez to ten dom był nawiedzony, że może przez to działo się z nim to, co się działo. Bo też były takie w polskim folklorze, zresztą też to jest obecne, ludowym, takie przekonanie, że na przykład nie wolno było zabierać niczego z kościoła, nie daj Boże z cmentarza, tak? Bo tak. Wtedy mu straszyło. No ale tu też nie jesteśmy pewni, czy on te świeczniki w ogóle tam no, zna. No nie wiem. Tego to nie wiem właśnie, to nie wiem, czy to jest prawda, ale gdyby tak było, no można by było przyjąć taką teorię. Jest to dom, był stojący bardzo na uboczu, no ale jeżeli załóżmy gdzieś te świeczniki zostały skradzione z którejś cerkwi, ewentualnie po wojnie, o, zabrane właśnie, rozgrabione z tych wszystkich opuszczonych cerkwi, no to może można i taką teorię przyjąć. Chociaż ja się raczej skłaniam ku temu, że w tym domu musiała się rozegrać jednak jakaś tragedia, tak mi się wydaje. Mm-hmm. To są, takich przypadków jest wiele, kiedy takie duchy fizyczne, prawda, duchy energetyczne, byty energetyczne nie opuszczają swojego miejsca. Tam, gdzie zginęły czy zmarły, no, czasami są tak przywiązane do tego świata materialnego, że nawet nie chcą opuścić. No to, tam to nie wiem, czy by było do czegoś być przywiązanym, ale jeżeli zdarzyła się tam jakaś tragedia, to nie wiadomo, jak to jest. Wiesz, to czasami po prostu ta teoria, która mówi o pamięci ścian, odnosi się do tego, że właśnie ta energia ukryta w kamieniu, w otoczeniu, przekazana tam wcześniej przez człowieka, najczęściej silnie pobudzonego, w czasie jakiejś tragedii, ona powoduje to, że tam to się jakoś zapisuje i to miejsce, to zdarzenie pamięta. No to oczywiście jest takie najprostsze wyjaśnienie, no bo brzmi fajnie, oczywiście nie da się tego w żaden sposób udowodnić, ale gdyby tak chcieć zrekonstruować na podstawie tego, co usłyszeliście, co przeżyliście, co się tam wydarzyło, to też za bardzo nie możemy powiedzieć, bo powiem ci, że ten facet, ten ktoś, kto biegał po tym strychu pełnym siana, przewracał się cały czas i robił jakieś dziwne ewolucje i fikołki, to raczej nie prowadzi nas do żadnego wniosku. Brzmi to wręcz, tak powiem ci, niepokojąco wręcz. No w jaki sposób pamięć miałaby w taki sposób
się okazywać, prawda? No, jak to by było możliwe? Pamięć ścian, okej, pamięć ścian istnieje, ale mogłaby się w taki sposób materializować? W pewnym sensie, no, wydaje mi się to raczej niemożliwe. Nie wiem, powiem ci, że teraz puściłem wodze wyobraźni swojej i przyszło mi do głowy jedna jedyna możliwość, że nie wiem, może w tym domu mieszkał ktoś, jakieś, nie wiem, dziecko upośledzone, które miało jakieś problemy z sobą i coś takiego robiło i po prostu nie może tego domu potem opuścić. Nie wiem, nie wiem. Ciekawe, czy ten dom miał swoją drogą piwnicę. Nie miał. Nie miał. Takie domy raczej nie miały piwnic. To były stawiane drewniane domy prosto tam na ziemi i piwnice były kopane z reguły obok. Były takie, takie piwnice do przechowywania ziemniaków, na przykład coś takiego. No to już dom popiwniczony to już jest, to nie w Bieszczadach. Powiem ci, że ja tutaj cały czas czytam komentarze od naszych słuchaczy i mimo wszystko jestem sceptycznie nastawiony do tego, czy uda się kiedykolwiek dowiedzieć o tym domu coś więcej, nawet jeżeli będziemy wiedzieli, gdzie on stoi. Dlatego, że jak mówię, historia tamtego regionu jest zagmatwana i po prostu po tym okresie władzy radzieckiej, kiedy wiele rzeczy próbowano stamtąd wytrzeć, między innymi religię, może się okazać, że po prostu nic się po tym nie zachowało i nikt o tym nie pamięta. Szkoda. Ja oczywiście myślę, że jedynym wyjściem byłoby odszukać znowu Józka i zapytać go dokładnie, gdzie ten dom stał, co mi nie przyszło do głowy, bo ja wtedy chciałam inne informacje od niego wyciągnąć. I od kogo go kupił, prawda? Tak, jak ten dom kupił i wtedy ewentualnie szukać jakichś śladów, chociaż tam z tamtych rejonów ciężko będzie znaleźć, czy nawet w zapisach parafialnych, tam wszystko spłonęło. Ja nie wiem, czy w ogóle znajdziemy jakiekolwiek informacje na temat tego domu. Wiesz, w zapisach parafialnych, tam katolików przed wojną, no to był okres władzy radzieckiej, tak, katolików w tamtych czasach było tam niewiele, tam dominowali grekokatolicy. Nie, tam bardziej Bojkowie, na tych terenach bardziej Bojkowie mieszkali, więc nie sądzę, żeby... I Żydzi. No nie tak wysoko w lasach raczej, nie tak wysoko w lasach. No także wydaje mi się, że bardziej to na Bojków, bo to tak, no powiedzmy, może kto, jacyś pasterze, czy ktoś, kto tam owce chował, ale nie sądzę, żeby to byli Żydzi, bo to za bardzo w lesie było. Natomiast no na pewno nie byli to Polacy, podejrzewam, bo no, w tych regionach wtedy nie było Polaków. Mhm. Grażyno, dziękuję ci za udział w dzisiejszej audycji, za odwagę przede wszystkim. No, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że ktoś też się taką odwagą popisze i usłyszymy jakąś historię. Tak, my jeszcze przez chwilę pozostaniemy na antenie. Marek, przypomnij może kontakty do naszego radia. Czekamy jeszcze przez chwilę na państwa telefony z pytaniami albo z relacjami. O ile oczywiście nic nam nie urwie połączenia z internetem, bo już dzisiaj tak się zdarzyło dwa razy, przez co musiałem, że tak powiem, przełączyć smartfona tak, że nie możemy na tym smartfonie, naszym numerze komórkowym odbierać rozmów. Smartfon w tej chwili dostarcza nam internet, ale możemy odbierać rozmowy na Skype'ie i na numerze stacjonarnym. Nasz numer stacjonarny telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008. Skype radio.paranormalium.pl. Można także pisać pod nasz numer komórkowy SMS-y 536 24 193, 536 24 193. Można także pisać na gadu-gadu pod numerem 36-08-80-02, 36-08-80-02. Jesteśmy też, widzę, że na czatach pojawiają się pytania, zaraz je przekażę drogą tekstową. Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium, portalu Infra, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania i komentarze, no i oczywiście relacje ze swoich spotkań z szeroko rozumianym nieznanym na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Powiedz mi, Grażyna, czy opowiadałaś swoim znajomym tą historię teraz,
po tym, jak ona się ukazała w nieznanym świecie. Jak reagują ludzie, kiedy słyszą coś takiego? Bo wszyscy są przyzwyczajeni do opowieści o duchach takich, wiesz, sztampowych, że tam kroki na schodach, biała zjawa i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Jakie komentarze słyszałaś? No ja mam takie szczęście, że jakoś mam znajomych, którzy, przynajmniej teraz, którzy przyjęli to bardzo, bardzo pozytywnie i stwierdzili, że faktycznie tak mogło się zdarzyć i że było to naprawdę przerażające przeżycie. I dużo osób, no szczególnie jedna osoba, właśnie próbowała mi wyjaśnić, co tam mogło się zdarzyć i dlatego rozmawialiśmy o tych bytach energetycznych między innymi. No myślę, że ma dużo racji w tym. Także na szczęście, zresztą i powiem szczerze, ja nie opowiadałam tego obcym ludziom. No opowiadam to znajomym, którym wiem, że mogę powiedzieć i że zostanę wysłuchana. To jest bardzo ważne. Ja nie widzę sensu opowiadania ludziom, którzy no, tego nie są w stanie nawet wysłuchać czy przyjąć. To nie o to chodzi, że ja chcę opowiadać historię, tylko to jest prawda. To jest prawda, którą chcę przekazać i przede wszystkim dlatego, że chciałabym, żeby ktoś inny, jeżeli ma taką historię, jeżeli przeżył coś takiego, też to opowiedział. Bardzo bym chciała usłyszeć naprawdę taką historię od kogoś, nie taką samą, ale właśnie takie historie, które się zdarzyły ludziom, których nie można wytłumaczyć. Bardzo bym chciała je usłyszeć. Tutaj jeszcze pojawiają się kolejne pytania, w zasadzie sugestie na naszym czacie. Tutaj jeden z użytkowników sugeruje, że może to było w dawnych czasach miejsce kultu, no ale jakiego? Chyba jakiegoś pogańskiego, potem znaczy pogańskiego, jakiejś sekty może? Tak no jak, nie wiem, jak, nie mam jak, pojęcia. Jak, wiesz, jak w Blair Witch, tak? Bo może się ludzie zafundowali. Tak, Blair Witch, tak. Tutaj kolejny słuchacz pisze, że no w zasadzie to są komentarze utrzymane w jednym tonie, że to są jakieś pozostałości, jakaś pamięć z tego domu tam. No to jest całkiem możliwe, ale jedno muszę powiedzieć, że no mówi się o tym tak łatwo, łatwo jest opowiadać, łatwo jest słuchać, ale nigdy, naprawdę nigdy nie zapomnę ani jednej minuty z tego, co tam się wydarzyło. To było... Chciałabyś to przeżyć jeszcze raz? Tak, tak, to jest niesamowite, że pomimo tego wszystkiego, jak tam było tak strasznie, to ja bym to chciała przeżyć jeszcze raz i ja jestem bardzo wdzięczna za to, że dane mi było to przeżyć, naprawdę. A tymczasem połączył się z nami na Skype'ie alchemik Andrzej. Witamy, jesteśmy już na antenie. Witam bardzo serdecznie. Ja mam na początek takie szybkie pytanie do gościa. Czy czytał rękopis znaleziony w Saragosie? Tak, czytałam. I tam była właśnie postać takiego pustelnika, u którego był opętany. I oni właśnie odgrywali taką scenkę dla głównego bohatera, gdzie opętany Paszeko opowiadał całą swoją historię, tam zachowywał się oczywiście odpowiednio i to było po prostu przedstawienie pewnej rzeczy, która była na porządku dziennym właśnie w XVIII wieku i wcześniej. Bo tutaj przypomnę dla słuchaczy, którzy nie znają tej książki, rękopis znaleziony w Saragosie, to jest powieść Jana Potockiego z przełomu XVIII i XIX wieku, opowiadająca o losach 18-letniego kapitana z gwardii króla XVIII-wiecznej Hiszpanii. I właśnie gdy trafił do tego pustelnika, była odgrywana ta scenka. I to było dawniej bardzo popularne, takie odgrywanie scenek, udawanie takiego mistycyzmu, żeby uzyskać po prostu jakieś wpływy. I tutaj radziłbym być powściągliwy odnośnie dorzucenia jakichś tajemniczych, mistycznych rzeczy do ewenementu, który można wyjaśnić w miarę racjonalnie, czyli właśnie zwykłym udawaniem naszego, jak on miał na imię? Józek. Józka, no tak, naszego Józka. Ale co mógł udawać? Że zegar mógł udawać? Nie wiem. Tak, no mógł się przygotować wcześniej, tak samo jak Paszeko i pustelnik się przygotowali wcześniej do całej sprawy, obgadali, później nawet imaginowali tam duchy, na jak spał właśnie nasz 18-letni kapitan gwardii. Była zawierucha, oni tam uderzali w dzwon, udawali głosy duchów. Tak samo podejrzewam, że mogło to być wyimaginowane i jeśli ale takie to, rzeczy miały częściej... Dobra, dobra.
Tak, bo tutaj powołuje się pan na jakiś taki ukryty racjonalizm, natomiast ja pójdę dalej i zapytam pana, jak pan sobie wyobraża to w praktyce, bo... Ja przepraszam, ale jest tylko jedna rzecz, która jest ważna w tym wszystkim. Mianowicie ja dostałam ten list latem, myśmy pojechali jesienią i nie informowaliśmy Józka, że przyjedziemy i było to chyba gdzieś 2 miesiące po otrzymaniu listu. On nie miał pojęcia, że my tam się zjawimy. To znaczy, dobra, nie ma prądu, wie pan. Józek nagle bierze jakiś reflektor. Kiedy oni są na dworze, to wie pan, uruchamia sobie ten reflektor, chociaż nie ma prądu. Potem go szybko chowie, zanim Grażyna przyjdzie, żeby go nie zobaczyli. No nie wiem, gdzie go chowie, no może go gdzieś wynosi. Potem prosi kolegę, który chowa się na strychu, żeby trochę pobiegał przez 2 godziny w kółko. Nie, no przez 2 godziny, Grażyna, czy nie? No trochę to trwało. Ja nie pamiętam. Nie wiem, ale godzinę na pewno. Żeby trochę pobiegał na tym strychu, jak się chłop musiał pobiec. Nie mówię o tym, żeby tutaj szydzić z tego, natomiast wie pan, jeżeli jest poruszany taki wątek, to nie pozostawajmy w kwestii ideologicznej, tylko pójdźmy dalej za ciosem i powiedzmy, jak ten biedny Józek miałby to zrobić. I chętnie posłucham pana koncepcji. Ja bym mógł to wyjaśnić, jeśli będę zaproszony jako gość, to się oczywiście przygotuję do tego tematu, ale tutaj po prostu zwracam uwagę na pewną rzecz, która miała miejsce w przeszłości i była kultywowana bardzo często, właśnie udawanie opętań było bardzo popularne i podejrzewam, że osoba właśnie żyjąca jako pustelnik, która mogła jeszcze pamiętać spuściznę po innych pokoleniach, które kultywowały takie rzeczy i po prostu już, być przygotowanym. Ja przepraszam, ale Józek nie żył jako pustelnik, bo Józek przyjechał tam w te Bieszczady, no on może tam był 2-3 lata przed tym wysłaniem listu, a tak w ogóle to on pochodzi z miasta Krakowa i cały czas mieszkał w mieście. Później jak chodził na to studium weterynaryjne, to też w mieście, dopiero potem wyjechał w Bieszczady, także właściwie ciężko powiedzieć o nim jako o pustelniku, bo sam też tam nie żył, miał bardzo dużo kolegów, którzy tam przyjeżdżali, czy oni się wszyscy komunikowali, on zjeżdżał na dół do osady, wszyscy go tam znali, więc chyba raczej pustelnikiem nie był. Ale wie pan, ja proszę wierzyć, że mnie to przyszło do głowy, to co pan mówi. Przyszło mi do głowy, że on może, że może to wszystko jest taka scenka przez niego zainstalowana dla nas i tak dalej, i tak dalej. Jeśli powiem, Grażyno, że to wchodzi w grę, gdyby to się zakończyło w połowie, tak? Że on się na was rzuca, potem udaje głupka, bo się was chce pozbyć, tak? No ale potem to już się działo troszeczkę... Tak, właśnie o to chodzi, że to było niemożliwe, po prostu to, co się działo, było niemożliwe, niemożliwe zrobienie tego w tym domu. Tam nie było nic kompletnie. Bo chodzi, tam chodzi były gołe to, ściany i nic więcej. Chodzi o to, że bo pan Andrzej tutaj mówi o tym, że no to jest możliwe, tak, gdyby ta historia się ucięła w połowie. Bo on was przyjął no tak niekoniecznie z entuzjazmem wtedy, na samym początku spotkania. Może właśnie chciał po prostu szybciej pozbyć i postanowił was nastraszyć, ewentualnie sprawić, że swoim dziwnym zachowaniem poczujecie się nieswojo i opuścicie jego domostwo. Natomiast to, co się działo potem, no to mi się wydaje dziwne do zainscenizowania, szczególnie, że potrzeba do tego było ogromnego wysiłku technicznego, szczególnie z tym światłem. Ze światłem, z zegarem, no bo jednak wypadałoby to fajnie zainscenizować, tak? A on też musiałby być nie lada aktorem, żeby tak leżeć i absolutnie na nic nie reagować. Jednak... Tak, oczywiście się zgodzę z tym, ale sami potwierdziliście przed chwilą, że to była osoba, która jednak była wychowana częściowo w tej cywilizacji i mogła przyjąć tą spuściznę właśnie wcześniejszą. Pan jest i dodatkowo dorzucić. Pan jest doktorantem, bo ja wyczuwam w pana głosie nutkę. Ja przepraszam, ale czy pan pamięta, że to się działo 30 lat temu, kiedy nie było na przykład komórek, nie było powiedzmy, no nie było takiego sprzętu, którym można by było w tej chwili użyć, nie było tam prądu, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Pan nam tutaj stara się powiedzieć, że owszem, mógł dysponować jakąś spuścizną, mógł to zachować w pamięci, ale mówmy o sprawach realnych, nie mówmy o tym, co zostało wyczytane z książek. Każdy z nas ma w sobie jakieś
znaczy no wyczytanych książek, to oczywiście jest potrzebne, natomiast nie twórzmy takich koncepcji, które są w ogóle troszeczkę moim zdaniem nie na miejscu. No, Grażyna go troszeczkę znała i nie wiem, czy on byłby w stanie tutaj dyskutować z nami dzisiaj, Józek, gdyby był o rękopisie znalezionym w Saragosie, czy udawaniu opętania dla celów własnego zysku. To jest interesujące. Natomiast powrócę jeszcze raz do pana koncepcji, która mówi, że to mogło być ustawione. No nigdy nie możemy w 100% powiedzieć o zjawiskach paranormalnych, że są, nie wiem, realne czy udowodnione z tego powodu, że one funkcjonują na bardzo cienkiej granicy silnie związanej z ludzką psychiką. Natomiast tutaj, jeżeli pan zadaje takie pytanie i wysuwa taką teorię, to trzeba iść za czasem i powiedzieć, jak Józek niektóre z tych trików mógł zrobić. I ja bym tutaj chętnie chciał posłuchać pana wersji. Ja mogę się oczywiście przygotować. Teraz nie jestem na tyle przygotowany, ale żeby po prostu wymyślić konkretne rzeczy. No nie wiem, no dzisiaj to byłoby łatwe, tak? Bo Józek mógłby sobie kupić fajną latarkę, tak? Mógłby mieć taki mały odtwarzacz, chociażby komórkę, tak? Puścić nagranie zegara. Te głosy mógł tam zawsze jakoś też spreparować. Natomiast pamiętajmy, że to były lata 80., początek, prawie 35 lat temu, jakby nie było. Dlatego wolałbym się przygotować wcześniej. Nie jestem w stanie teraz po prostu odpowiedzieć na... Ale byłby pan w stanie wymyślić coś na przykład, jak on to mógł zrobić? Myślę, że gdybym się odpowiednio przygotował i zrobił materiał, jaki był dostępny, ponieważ muszę się dowiedzieć, jakie urządzenia wtedy były dostępne, na przykład jak on wyjeżdżał z tego Krakowa, co mógł zabrać z tego Krakowa, jak mógł się przygotować do tej podróży, jak on tam żył na co dzień, wtedy bym mógł wydedukować z rzeczy, które on ma na co dzień, miał przy sobie, mógł taką rzecz wykonać. Panie Andrzeju, przepraszam, no on przez 3-4 lata, on wyjechał z Krakowa powiedzmy 6-7 lat temu i on to wszystko ciągnął ze sobą z Krakowa, przez szkołę weterynaryjną w Lesku i aż do chałupy w Bieszczadach, no takie trochę dziwne. Ja panu powiem tak, że w tym jest dwie możliwości. Albo się przyjmie, że tak było, albo się przyjmie, że ja kłamię. Nie ma innej możliwości, przykro mi. Znaczy nie, jest jeszcze trzecia możliwość, że została pani oszukana. Bo to były dwie osoby, myśmy widzieli dokładnie to samo. Widzieliśmy dokładnie to samo. Przeżywaliśmy dokładnie to samo. Ja po prostu nie wierzę w to, żeby on mógł coś takiego spreparować. Nie wierzę, no nie było to możliwe w tym domu, naprawdę. Dobrze, ja dziękuję w takim razie, to faktycznie trzeba przyjąć po prostu. Nie mamy teraz materiału źródłowego, Józka nie mamy przy sobie, więc tego nie sprawdzimy, nie przebadamy go, także dziękuję i do następnego. Pozdrawiamy. Ja natomiast, wiesz, Grażyna, myślę, że ciężko byłoby mu tam ukryć jakieś fajne gadżety. Nie, to było niemożliwe w ogóle. By was nastraszył. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale komu by się chciało, tak na chłopski rozum biorąc, straszyć ciebie? Nie, no skąd? No, to w ogóle by było niepoważne, bo po co i dlaczego i w jaki sposób? Ja jeszcze jestem... Ja bym w ogóle sobie nie wyobrażam, w jaki sposób na przykład mógłby zrobić nagranie w tamtych latach tego tykania zegara, które było bardzo głośne z tyłu. Czyli to musiał być jakiś naprawdę duży głośnik ustawiony z tyłu za tą drewnianą ścianą. No tak. Tym bardziej, że on musiał być na zewnątrz, bo ta ściana nie przylegała do niczego, to było na zewnątrz, tam już było... Ale wiesz, są jeszcze dwie sprawy, które budzą moje zaciekawienie. Pierwsza, może w wersji, w kolejności chronologicznej, w takiej kolejności, jak to się działo, wiesz. Pierwsza sprawa, ten list. On twierdził, że go nie dostał. Ty tak... Nie wysłał. Ty z perspektywy lat mówisz, że no to dziwne, tak? Bo przecież nie znałaś go aż tak dobrze, by dawać mu swój adres. No może go jakoś zdobył też, bo to jest możliwe. Może, no to całkiem możliwe. A wiesz, ciekawe, co go w ogóle zainspirowało do wysłania tego listu, do zaproszenia akurat ciebie. I dlaczego zachowywał się tak dziwnie, mówiąc, że w ogóle niczego takiego nie napisał? Jest to interesujące i intrygujące. Bardzo żałuję, że tego listu nie zachowałam, naprawdę. Ale naprawdę był bardzo zdziwiony, był autentycznie zdziwiony, kiedy mnie zobaczył. Autentycznie zdziwiony. I zresztą on nie miał możliwości wiedzieć, że ja przyjadę, bo naprawdę to był okres chyba 2 miesięcy pomiędzy listem a tym naszym wyjazdem. I ja nie informowałam go,
no było oczywiście napisane, że mogę przyjechać, kiedy chcę, prawda? A tymczasem mamy na antenie słuchacza telefonicznego. Dobry wieczór, Radio Paranormalium, jesteśmy już na antenie. Dobry wieczór. Ja chciałem zapytać o tą postać, którą pani przedstawiała. Tak. Koło tego domu. Mhm. No, chodzi mi ogólnie, jest tylko oczy, prawda? To znaczy, wie pan... Myśmy o tym mówili, ale może wtedy nas akurat wywaliło. Tak. Nie, no ja wiem, ale ja rozumiem, ale... No, tylko konkretnie, no, czy ta postać miała jakiś kształt? Była przezroczysta? Proszę pana, to było... Była nie było przezroczysta, to był ciemny kształt widoczny na tle lasu. I ja od razu przyjęłam pewnik, że to jest niedźwiedź, bo był wysoki, więc stwierdziłam, że to jest niedźwiedź. No wie pan, no w Bieszczadach jest, nie jest to jakimś, nie byłoby to bardzo takie dziwne, gdyby się akurat pojawił. I oczy, proszę, ja nie wiem, czy na pewno były, ja pamiętam, ja przynajmniej zobaczyłam je jako czerwone, ale proszę zrozumieć, że zwierzęta bardzo często mają czerwone oczy, prawda? Odbijają światło na czerwono. Więc możliwe, że faktycznie one były czerwone, a może one były tylko błyszczące. Nie wiem, nie jestem, nie mogę powiedzieć na 100%. Postać była wysoka, dosyć taka, no, duża. To była duża postać i to była tylko ciemny kształt. No ale las na przykład był gęsty. Las był bardzo gęsty, to było na ścianie lasu. I postać było widać. Tak. A cisza nagle zapanowała, czy może... Był wiatr. Proszę pana, ja nie jestem panu, nie mogę teraz tego powiedzieć. Ja naprawdę byłam tak przerażona. Ja patrzyłam, zastanawiałam się, co się dzieje z Markiem. Próbowałam iść w jego stronę, żeby go odnaleźć. Ja nie pamiętam, czy w ogóle jakiekolwiek głosy były, czy zapanowała cisza. Nie jestem panu w stanie tego powiedzieć. Koło domu były psy. Były koło niego psy. Koło niego były psy i łapały go właśnie za spodnie, za nogi. Co ciekawe, że one się jak gdyby rzucały łapami do niego. Zaraz, chwilę. To one łapały pani kolegę, nie tego człowieka oczami z lasu. Nie. Tego, i to, i wie pan co, że to mi teraz przyszło do głowy, że faktycznie gdyby to było zwierzę. Ja pytam, czy jeśli pani widziała tą postać z oczami, znaczy, wie pan, to nie możemy też... doszło do nie, takiej, ale ja rozumiem trochę, tok pana no, myślenia. Doszło do takiej ciekawej sytuacji, bo Grażyna na początku mówiła, że tam coś było i nie jest tak do końca pewna do dzisiaj, czy to było zwierzę, czy to było coś innego, bo po prostu było to krótko, było to widziane przez chwilę, a poza tym była w stanie dość silnego ze strachu, tak? No, zburzenia przede wszystkim, ale ma pan rację. Psy powinny zareagować, gdyby to było zwierzę. I nie chcę... A przepraszam, jeszcze jedno. Aha. Jeszcze jedno chciałem zapytać, bo aha, tam w tym gospodarstwie był koń. Tam były 4 konie w sumie. Ale obok tego domu. Tak. Te konie? Znaczy 2 były na łące wysoko, tak. A 2 ale stały w takiej małej stajence. Konie wyczuwają różne rzeczy jeszcze lepiej niż pies, czyli... Konie albo by uciekły, gdyby coś takiego się działo, moim zdaniem, bo miałem do czynienia z różnymi takimi zdarzeniami. No i na przykład koń, byłem tego świadkiem, potrafi przywieźć woźnicę, który jest kompletnie pijany, jest noc i jedzie z 10 kilometrów, a skąd koń może znać drogę? Po znakach i po... Wiem, tylko że konie były zamknięte, tam była taka z tyłu stajnia. No tak, ale na przykład... Konie były niespokojne wtedy, czy były spokojne? Nie wiem, ja ich nie widziałam w ogóle. Ja ich nie widziałam w nocy. One były zamknięte w tej stajni, ja tam nie szłam, nie widziałam koni. Ale koń, gdy się zdenerwuje, to jest duże zwierzę. On potrafi, no nie wiem, zniszczyć takie drewniane jakieś ogrodzenie, czy... Możliwe, a możliwe jest tak, że już były przyzwyczajone. Może to widziały na okrągło, nie mam pojęcia. Nie wiem, natomiast... nie jestem panu w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu nie wiem. Natomiast... Chwileczkę jeszcze, bo pani mówi, że na koniec już odchodzi i widzi koty. I koty też nic, żadnej reakcji, nic, tylko pani zobaczyła na końcu koty w klatkach? Tak, wie pani, to jest właśnie ciekawe, że ja tych kotów wcześniej nie widziałam w ogóle. Dopiero przy wyjeździe, jak przy wychodzeniu z tego domu, ja usłyszałam pisk i poszłam obejrzeć te klatki i tam wtedy zobaczyłam te koty. Było może ich chyba 5 kociaków w
tej klatce. I ja wcześniej w ogóle nie widziałam kotów. Poza chwileczkę. No to teraz z tego, co mi się wydaje, to cały ten obraz tworzyli pani i ten kolega. A ten człowiek obok nic o tym nie wiedział. Po prostu byliście chyba przestraszeni. No rzeczywistość jaka jest, taka jest. Każdy może na teorię, ale to tworzyliście wy. Może, wie pan, no my tworzymy, prawda, myślami, możemy tworzyć rzeczywistość, ja wcale nie mówię, że nie. Tylko pytanie, dlaczego akurat my tworzyliśmy taką rzeczywistość? Kto bo nam taką pani rzeczywistość... Pamięta, chwileczkę, bo pani pamięta, opisała pani, tak jak mówię, psy, konie, koty, wszystko, ale nic pani nie pamięta reakcji tych zwierząt, tak? Tylko pamiętam tylko reakcję psów. Ale dlaczego to jest dla pana wyznacznikiem tego, że pani Grażyna nie mówi prawdy? Bo to nie chodzi o prawdę, to nie chodzi o prawdę. Ja wiem, o co chodzi. Pani Grażyna opowiada tak jakby swoją tą wersję, którą ale ona stworzyła myślowo. Ma opowiadać wersję kota czy psa? No nie wiem, nie rozumiem tej argumentacji. Wie pan. To trochę, ale przepraszam, czy wtedy jest możliwe, panu, że my obydwoje tworzymy taką samą rzeczywistość, taką samą wersję tworzymy ja i, tak, i kolega? Ale to nie o to chodzi. To, podam wam krótki test, który może każdy zrobić i zobaczycie, o co mi chodzi, bo tak to widzę, że się nie dogadamy. Jedziemy we dwoje samochodem i proszę powiedzieć o sobie obok, zapamiętaj trzy rzeczy, bardzo wielkie, bardzo duże, ogromne, które no każdy, nawet ślepy zauważy, prawda? Bo są tak wielkie i tak kolorowe, czy... przepraszam. No to duże budowle, czy dźwigi, coś takiego. Jechałem z kolegą, zauważył trzy rzeczy. Jechaliśmy 50 kilometrów. Opowiedział mi trzy rzeczy. Żadnej z tych rzeczy nie potrafiłem mu wskazać. Wracamy i wszystkie te rzeczy tam były. No, ale co to ma do rzeczy? No to ma do rzeczy, że jak prowadziłem samochód, czyli on robił te swoje... No tak, ale co to ma do naszej historii? No właśnie, że to widziała tylko ta pani i ten człowiek obok. Ale no bo tam trzeciego nikogo więcej nie było. A to, czy Józek widział, to my nie wiemy. Może on widział, może tylko widział. On nie powiedział nic. Ja nie wiem, ale... czy on nie widział. Panie, nie pamiętam imienia. Mógłby nam pan skreślić w trzech zdaniach pana teorię, a my się do niej odniesiemy za chwilę. No to nie teoria, tylko... Uważam, że... O, ja rozumiem. Następne pytanie, które miało paść, związane było z zachowaniem zwierząt, bo... Nie, chodziło o opis sytuacji, prawda, że cała sytuacja wygląda tak, jakby to właśnie ta pani i ten pan tworzyli ten taki dziwny nastrój. W tym nie sądzę, no, dlatego że psy reagowały. Ja chciał pan, żebym się odniósł i powiedział, o co mi chodzi. Wydaje mi się, że tak jest moje odczucie i wrażenie, tak jak znam... psychika ludzi i świat, jaki jest dookoła, to wydaje mi się, że to tworzyła właśnie ta pani i ten pan. Całą sytuację. No, ale... Ale w jaki sposób nie mam pojęcia. No, ale jak... To już wy sobie odpowiedzieli. A nie. To już pan wyszedł z teorią, że oni to tworzyli, ale pan nie wie jak. No, ja bym chciał poznać jakieś chociażby argumenty, że dlaczego tak jest. No, bo tutaj się pan sprytnie wybronił, tak jak poprzedni słuchacz, który powiedział, że on nie wie i musi się przygotować. A dlaczego miałbym tworzyć taką sytuację? Może mi pan wyjaśnić? No nie wiem, siła umysłu. Ja nie mam pojęcia, w jaki sposób. Nie, ale po co? Dlaczego? Z jakiego powodu? Dlaczego chciałabym taką sytuację tworzyć? To mnie interesuje. No nie wiem, dziwne miejsce, odosobnione, wszyscy są w strachu, noc. No, ludzie są tak sami psychicznie. No wie pan, ja nie pierwszy raz byłam w górach w nocy, odosobnionych miejscach i nigdy mi się nie zdarzyło tworzyć takich sytuacji. No, Grażyna, jak mówi przed chwilą, no, ma za sobą, powiedzmy, taką turystyczną przeszłość, tak? No, w miejscach takich bywałam i nigdy się nie było powodu, znaczy, żeby się bać. Ja chyba rozumiem, co pan nam chce powiedzieć, tak? Że sytuacja była na tyle skrajna z jednej strony, a z drugiej niezwykła, bo z jednej strony oczywiście to dziwne miejsce, mroczne miejsce. Z drugiej strony Józek, który raz się na was rzucił i może was za chwilę pomordować, bo to trzeba mieć to cały czas w głowie. Na pewno mieliście to w głowie, bo przecież zabraliście mu te wszystkie narzędzia. No to jest właśnie dziwne, bo ja się go nie bałam zupełnie, a dlaczego zbieraliśmy te noże, to nie mam pojęcia. Po prostu chcieliśmy coś robić. A jeszcze jedno. Jak słuchałem audycji, wyglądało to tak, że na początku ten pan wstał, były kroki i szedł na was, a później to samo było odtwarzane na górze w sianie. Nie, tak nie, jakby, nie. Prawda, były. Nie. Ale nie chwileczkę, poczekajcie.
Poczekajcie, to wy opisaliście to inaczej, ale ja to tak sobie wyobraziłem, że jak gdybym nie widział tego obrazu, a jest audycja radiowa, to ktoś robi kroki, rzuca się na ścianę i pada, a wy opisaliście, że wstał ten człowiek, robił w waszą stronę kroki, ktoś tam go złapał i spadł. Ale pan słuchał naszej audycji czy jakiejś innej? Tak. Nie... Tak. No to... Tak, audycji. To pan może... Na górze ścianie. Nie, ja opisałam, tak pan ja opisałam, mówi, przepraszam, ja jeszcze raz powiem, żeby było już czysto. Pomyliły się dwie rzeczy przede wszystkim. Przepraszam, ja opowiem, żeby było już jasno. Jak siedzieliśmy na dole, to słyszeliśmy na górze, na strychu, jak zaczynał ktoś chodzić, ja nie wiem, co to było, ale coś zaczynało iść, potem zaczynało biec, a później spadało. I to w kółko tak cały czas robiło. Ja tego nigdy nie widziałam. To rozumiem, to słyszałem, tak? Ale tak. Pani opowiadała o tym człowieku Józku, który nagle w którymś momencie wstał, zaczął iść w waszym kierunku, przyspieszył, wy go złapaliście za ramiona i on opadł na kolana. Tak, dokładnie. Tak, zgadza się? Tak, zgadza się. To, co pani opisuje na górze w sianie, to jest to samo, tylko bez obrazu. Sam dźwięk. Tak, tylko że on po pierwsze wył strasznie, a po drugie on nie robił takich odgłosów chodzenia, biegania. On po prostu zerwał się z łóżka i pobiegł w naszą stronę i myśmy go złapali. Czy on nie przyspieszał, tak? Ja nie wiem, było ciemno, bo po prostu przybiegł w naszą stronę. Proszę mnie zrozumieć, jak chwilę chcę wam tłumaczyć, że tu widzieli się obraz, a na górze potem był dźwięk, tak jakby tej samej sytuacji. Aha, rozumiem, co panu chodzi. Rozumiemy, natomiast Grażyna przedstawia panu teraz kontrargument, bo Józek krzyczał, zerwał się, nie przyspieszał, natomiast wiecie, ja znam tą historię bardzo dobrze i tutaj czasami się wtrącam. To coś na górze przyspieszało, tak? Słyszałeś, jak przyspiesza. Józek nie przyspieszał. Józek się też nie przewracał tak znowu bardzo ostentacyjnie na deski, tylko on został złapany przez was, tak? On nie upadł sam. Ja tylko twierdzę to, co słyszałem, tak? Ja nie znam całej opowieści. Oj, nie. Zadałem kilka pytań, no i takie są moje wnioski, że tak jakby to jest odtwarzane gdzieś w głowie, czy no nie wiem, w głowie tych ludzi, ale no nie mogę, no nie wiem, nie znam, mówię, całej opowieści i nie mogę powiedzieć, co tam się wydarzyło. Dobrze. Na jakiej zasadzie, no jakieś światło, też nie mogę, no 83 rok i światło, no mógł przygotować się, ktoś tam, ten człowiek, który przed chwilą dzwonił, sobie żarty chyba robił, no w środku lasu w tej chwili, no światło. No tutaj czatowicze pytają, może Józek miał agregat, tak? Nie. Ale to nie chodzi o to, bo takie światło to, jak macie przecież relacje i świadków i czy są jakieś zdjęcia czasami, czy filmy, to widać takie światła, no co to jest, nie wiadomo. I to też jest w dziwnych miejscach, tak? Mhm. Dobrze. Rozumiemy teraz, my tutaj chcieliśmy powrócić jeszcze do, bo ten telefon poprzedniego pana nam troszeczkę nastąpił moim zdaniem za szybko, bo kolejnym pytaniem było to, jak te zwierzęta właśnie reagowały, o czym już wspominałem. To była interesująca rzecz, bo tam wspominałeś, że psy starały się Marka, że tak powiem, odciągnąć od okna. Odciągnąć od tego... I ja od razu mówię, że ja pamiętam tylko i wyłącznie psy wtedy z tej nocy. Ja koni nie widziałam. Nie pamiętam nawet, gdzie one tam dokładnie były, w jakiejś tam stajni. Nie wiem, gdzie Józek je trzymał. Natomiast widziałam tylko te psy. I psy próbowały go odciągać od okna, jak gdyby nie chciały, aby on podszedł i zerwał ten koc, bo Marek chciał podejść do okna i zerwać ten koc, bo chciał zobaczyć, skąd się takie światło bierze. A to był niesamowity widok. Ja myślałam, że one go chcą atakować, ale potem widziałam, że autentycznie nie, że one chciały go zatrzymać. I to były jedyne zwierzęta, które wtedy w nocy widziałam. Bo pan, który przed chwilą dzwonił, pan Marcin, mówił, że zna sytuację jakieś... Znaczy ja też o takich słyszałem przecież i to nawet niektórymi się zajmowałem, kiedy zwierzęta w pobliżu, powiedzmy, jakichś zjawisk uważanych za niezwykłe, zachowywały się w sposób rzeczywiście taki sygnalizujący, że one to w jakiś sposób wyczuwają. Są różne teorie mówiące na ten temat. Natomiast tutaj to jest rzeczywiście zastanawiające, że tej reakcji koni nie było, ale też musimy sobie zadać pytanie podstawowe. To zjawisko działo się w domu. Ono nie wyszło na zewnątrz. Natomiast też podkreślałem to na początku, że
ta postać, o której mówiłaś, pod lasem, co podkreślasz zresztą, mogła być dosłownie wszystkim, prawda? No tak, oczywiście, mogła być też zwierzęciem. No właśnie. I kolejna sprawa, wiesz, która jest bardzo intrygująca i o której często zapominamy, opowiadając o takich sytuacjach. Jeżeli ktoś ma ze sobą... się z nami słuchacz na Skype, tym razem już chyba bez problemów technicznych. Dobry wieczór, jesteśmy na antenie. Dobry wieczór, witam wszystkich. Czy słychać mnie wyraźnie? Aż za głośno. Bardzo dobrze słychać, trochę głośno. To postaram się troszeczkę ciszej mówić. Więc witam wszystkich słuchaczy, oczywiście państwa prowadzących i panią Grażynę. Ja troszeczkę na inny temat, także przepraszam, że trochę zmienię tematykę, ale chciałem się podzielić takim wydarzeniem, które miało miejsce w piątek. Ten piątek, który był teraz, to był bodajże 11 sierpnia. Mianowicie dziwne wydarzenie. Godzina była 19, tak może było z 10 po 19, czyli wieczór, ale właściwie bardzo widno. Ponieważ o tym nie wiadomo, to jeszcze jest słońce dosyć wysoko. A co miało miejsce? Byłem na trasie 794, dokładnie to jest droga wojewódzka, która biegnie od strony Krakowa w stronę Wolbromia. I całe wydarzenie miało miejsce przed Wolbromiem, powiedzmy jakieś, nie wiem, 2 kilometry. To ciekawe, to są tutaj moje okolice. Słucham z zaciekawieniem. Wie pan co, ja to też byłem w ogóle w szoku troszeczkę i pierwszy raz też taką sytuację miałem, że coś takiego zobaczyłem. No, ale przejdę do tematu. Na niebie nagle, na wprost, powiedzmy, po troszeczkę w prawo jakby patrząc, dosyć daleko na niebie, ale nie wysoko, tak mi się wydaje, że to było dosyć daleko, zobaczyłem jasny punkt białego światła. Od razu mnie to zaskoczyło, bo niebo było właściwie błękitne. Ono tam, nie wiem, za godzinę już chyba zaszło, ale to naprawdę jeszcze było bardzo widno, więc aż przetarłem oczy ze zdumienia, czy ja na pewno widzę to, co widzę. Pomyślałem w pierwszym momencie, że być może mi się jakiś refluks w szybie pojawił, no ale przyjechałem kawałek dalej, troszeczkę mi drzewa zasłoniły ten punkt. Za kawałek te drzewa oczywiście przejechałem. Ten punkt świetny cały czas tam był, więc ja długo nie myśląc oczywiście, szybko zatrzymałem samochód tam za kawałek, był przystanek autobusowy, zatrzymałem się na tym przystanku, no i cały czas ten punkt był. I teraz opiszę, jak on wyglądał. To wyglądało mniej więcej tak, jakby ktoś miał latarkę LED-ową, na którą bym patrzył w nocy z odległości, powiedzmy, nie wiem, jakichś 200 metrów, czyli widziałbym taki mocny, biały, świetlny punkt. Tylko że, tak jak mówiłem, to niebo było błękitne, ten punkt się w ogóle nie poruszał, bo wziąłem pod uwagę takie, powiedzmy, możliwości, że to mogłoby się odbijać światło od szyby w samolocie, albo że mogło to być cokolwiek innego. Jednakże ten punkt stał cały czas w miejscu. Jak ja zatrzymałem się, wysiadłem z tego auta, zanim pomyślałem, żeby wyciągnąć telefon i zrobić zdjęcie, ten punkt po prostu zniknął. I ja jeszcze jakieś dobre 10 minut stałem, patrzyłem się po prostu, otępiałem wzrokiem w ten punkt i w okolice tego punktu na niebie, ale po prostu nic więcej nie było widać tam, więc jakby no dosyć takie ciekawe wydarzenie i mówię, nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego, jestem bardzo ciekawy, co to mogło w ogóle być. Interesujące, a nie wiem, jego wysokość jak pan ocenia mniej więcej? Nie jestem w stanie ocenić, panie Piotrze, wysokości, ani jakiegoś rozmiaru tego. No to jest trudno. Powiedzmy, że no nie wiem, kurde, zależy jak to było daleko. To mogło być równie dobrze bardzo daleko i było to dużo, ale wydaje mi się, że to mogło być bliżej. Coś w okolicy, powiedzmy, nie wiem, 10-metrowego obiektu, który by się znajdował w odległości, załóżmy, no nie wiem, kilometra, może trochę więcej na tym niebie, ale no... Ja też bardzo lubię obserwować różne rzeczy na niebie, też często obserwuję niebo nocą i tak samo samoloty też często po prostu latają, więc jakby takie rzeczy znam na co dzień i widzę na co dzień, a to jednak było czymś innym po prostu i ja naprawdę do dzisiaj nie wiem, co to było, też opowiadałem to paru osobom, to też trochę... Oj, co się stało? Oj, straciliśmy połączenie ze słuchaczem na Skype'ie, ale za to uzyskaliśmy połączenie z słuchaczem telefonicznym. Halo, halo, Radio Paranormalium, jesteśmy na antenie. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Rafał z tej strony, chciałem się podzielić z wami ciekawą przygodą, czymś, co mnie spotkało w styczniu, to było w styczniu. Mianowicie wracałem, to było na Dolnym Śląsku w okolicach Zamku Książ, pomiędzy Wałbrzychem a Świdnicą. Wracałem ze szpitala o godzinie około 22 i coś nagle ciemno było, prawda? Zima, ale i byłem świadomy normalnie wszystkiego,
i coś nagle jakby znikąd pojawiła mi się zjawa przed samochodem. Nie jechałem szybko i to nie, że jakoś z boku czy coś, tylko centralnie przed maską i w momencie, gdy się pojawiło, od razu uciekło w lewą stronę, w moją lewą stronę. To wyglądało tak, jakbym ja wjechał w to coś, w tą mgiełkę, w tą postać i ona w lewo uciekła. Nie wiem do dzisiaj, co to było. Żonie, jak powiedziałem, to mnie wyśmiała, ale nie wiem, zatrzymałem się, popatrzyłem, no nic nikogo nie potrąciłem, ani nic. I tak jakoś wy o duchach dzisiaj rozmawiacie i chciałem się podzielić z wami tą informacją. Dziękujemy. Tutaj ciekawy komentarz przez Grażynę na czata od kogoś, kto cię zna. Tak, bardzo dokona. Znam panią Grażynę 27 lat i opowiada mi tę historię wiele razy, ani razu nie zmieniła jej. Nie zmieniła. I mamy kolejnego słuchacza telefonicznego. Tak, zanim pan słuchacz wejdzie. Właściwie mamy dwóch słuchaczy teraz. Prosimy, nie wiem, napisał, ale bardzo dziękuję, chyba wiem. Prosimy pana Tomka, który nam przedstawiał tę relację z Wyobramia, żeby napisał na adres Radia Paranormalium, bo coś nas po prostu urwało. No niestety takie jakieś dziwne rzeczy techniczne się dzieją. Dzisiejszego wieczoru tu internet urwie, tu przestanie jednocześnie działać bluetooth w tablecie, tu urywa słuchacza. Ja tego nie ogarniam. Prosimy o pytania. Dobry wieczór. Halo, słychać mnie? Bardzo dobrze. Halo, dobry wieczór wszystkim. Ja dzwonię, ponieważ chciałem się podzielić taką historią nietypową dosyć. Mieszkam w Skandynawii, konkretnie w Norwegii. I jakiś rok temu mieszkałem w takim starym domu. Dom był bodajże z 1911 roku, wybudowany w 1911. I tam ja zawsze byłem człowiekiem takim, że tak powiem, niewierzącym w takie zjawiska nadprzyrodzone i tak dalej. I tam miały miejsce takie trzy dziwne sytuacje. Mianowicie zaczęło się od tego, że wychodząc gdzieś do pracy, zamknąłem drzwi, jak zwykle nie zamykałem ich nigdy na klucz. Wróciłem z pracy, chciałem wejść do pokoju i pokój był zamknięty. Wszystkie pokoje w domu miały takie same klucze, że po prostu klucze z innych pokojów pasowały do innych zamków. Były to takie zamki starego typu, że klucz był dosyć taki, no, duży. Można było zajrzeć przez dziurkę od klucza. Ja patrzyłem przez tą dziurkę od klucza, była pusta. Poczekałem, aż współlokator wróci. Z pracy wziąłem od niego klucz, otworzyłem drzwi i jak otworzyłem drzwi, to mój klucz był tak zawieszony na tej dziurce od klucza. Ciężko jest mi to opisać słowami, bo to był takiego starego typu klucz, ale wisiał tak jakby na tej dziurce. Jak gdyby ktoś zamknął te drzwi od środka. Później następna sytuacja to było gdzieś godzina 14, biały dzień, nikogo wokoło, że tak powiem, i nagle w drzwi wejściowe rozległ się taki hałas, jak gdyby ktoś wziął taran i walił taranem w drzwi wejściowe. Szybko wybiegliśmy zobaczyć, co to jest, natomiast no nikogo nie było, a że tak powiem, w polu widzenia było pole, więc nawet gdyby ktoś kopał w te drzwi, to nie za bardzo miał gdzie uciec. I ostatnia sytuacja, która sprawiła, że tak powiem, że się wyprowadziliśmy, to było to, że wybuchł pożar od zewnątrz, też w biały dzień, około godziny 15. Dom miał takie jedno takie wielkie okno w salonie, i parapet wychodził tak jakby na zewnątrz i wybuchł pożar w biały dzień. To płomienie były, nie wiem, gdzieś 3 metry wysokości, popękały szyby i tak dalej. Przyjechała straż, przyjechała policja i tak dalej. I właśnie tam pan strażak, jeden i też policjant, strażak powiedział, że pracuje 20 lat w straży, ale nie widział czegoś takiego, bo to wyglądało tak, jak ktoś gdyby podszedł spalnikiem i palił po prostu ten parapet, nie wiem, przez pół godziny, aż rozbuchają te płomienie, co było niemożliwe, ponieważ wokoło też byli sąsiedzi,
i ktoś by na pewno coś zauważył. No i wątpię, żeby ktoś po prostu spalnikiem chodził sobie w biały dzień, tak o tam 14 czy 15 godzinie, no i właśnie i to było powodem, dla którego wyprowadziliśmy się z tamtego domu. No i to wszystko, że tak powiem. Mhm. Jeśli... Dziękujemy. A ja przepraszam, czy mogłabym zapytać, jaka to była miejscowość w Norwegii? Stavanger. Stavanger, rozumiem. Tak. I to Pani były... Grażyna też jest w Norwegii. Aha, rozumiem. Tak, no i właśnie, a mówię, do tej pory nie próbowałem jakoś tłumaczyć to racjonalnie, tak, próbowaliśmy, współlokatorzy też, ale no w żaden sposób nie dało się wytłumaczyć tych zjawisk, które właśnie tam miały miejsce, tak, łącznie z tym pożarem, gdzie... To jakiś dom z historią, że tak powiem? Wiem, że jedyne co wiem, to że zmarła tam matka właściciela w tym domu. Natomiast nie zmarła w pokoju, w którym miała miejsce ta sytuacja z kluczem. Mhm. Dziękujemy, pozdrawiamy. Okej, również dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia. Tutaj troszeczkę mi wybiły z rytmu, Grażyno, te telefony. Ale bardzo się cieszę, słuchaj, bardzo się cieszę, naprawdę. Ja się ogólnie ci powiem, że dzisiaj, nie wiem, czy w ogóle nasza dzisiejsza audycja jest o duchach. Chyba nie, bo to było takie coś, zjawisko gdzieś na pograniczu. To tak. Jest prawie Jutkiem. Taki jeszcze malutki apel do pytających często, tutaj zadających pytania. Jeżeli przesłuchacie naszą audycję jeszcze raz, kiedy ta opowieść tam jest, to odkryjecie wiele szczegółów, o które tutaj pytacie. Na przykład ktoś pyta, jakie to były psy, czy to były szczeniaki. Grażyna już to wyjaśniała, tak jak też inne kwestie. Także nie będziemy na takie pytania odpowiadać, po prostu sobie tam przesłuchajcie jeszcze tam to co było. Powiem ci, że ja mam zawsze taki dylemat z tymi historiami o duchach, bo one się często pojawiają, to prawda, bardzo często się pojawiają na Facebooku, bardzo dużo ludzi o tym pisze, ale też tak nikt za bardzo do końca nie chce mówić i często ludzie szukają pomocy. I kiedy tak analizuję te historie, to muszę ci powiedzieć, że wiele z nich rzeczywiście, jak tutaj jeden z dzwoniących panów powiedział, ma w sobie duży ładunek psychiczny, to znaczy im bardziej się człowiek nakręca i zaczyna w to wierzyć, tym bardziej go to potem prześladuje. Ja mam zawsze taki dylemat z tym związany. Oczywiście ja sam nie udzielam żadnych porad, bo myślę, że są ludzie, którzy bardziej się na tym znają. Mnie interesują same przypadki, same historie. I wbrew wszystkiemu, bo kiedyś wydawało mi się, że tych historii o duchach w Polsce jest mało, co nie? Ale wbrew wszystkiemu to się cały czas dzieje, wiesz? Niektórzy ludzie naprawdę mają przerąbane, bo muszą w takich domach mieszkać i muszą z tym czymś współistnieć. Ja bym się na przykład bardzo źle czuł, musząc zasnąć w takim domu. To prawda. Powiem ci taką jedną tylko króciutką historię. Mam taką znajomą, jest taką znaną pisarką norweską. Pisze książki właściwie o historii Europy Wschodniej, co jest ciekawe. Ona mieszka w starym takim domu w Oslo i opowiadała mi właśnie historię taką, że oni mają piwnicę, które chcieli przerobić na takie małe mieszkanko i kiedy weszli tam pracownicy, no później przyszli do niej i opowiadali właśnie, że, no, że ten pan, który tam chodzi taki, w takim brązowym surducie, garniturze i tak dalej, no trochę im przeszkadza. I okazało się, że to był właściciel tej kamienicy zmarły ileś tam 100 lat temu, który się bardzo często przemieszczał właśnie w tych piwnicznych lokalach. Prawdopodobnie no, ciężko mu było opuścić ten dom, myślę. Nie sądzę, żeby ta kobieta zmyślała tę historię, bo to bardzo taka racjonalna pani. I no bardzo ciekawa. Nie wiem, jak to się skończyło, później już straciłam z nią kontakt, ale to była taka jedna z takich ciekawych. Ja byłam w tej piwnicy, faktycznie byłam tam u niej czasami często już, ale to już było po odesłaniu tego pana. A słuchaj, tu jeszcze jedna sprawa, bo niektórzy mogli się pogubić, jak widzę, się pogubili.
ale padają takie pytania, bo ty potem szybko straciłaś Marka czy Bogdana z oczu. Tak. Ale musieliście o tym troszeczkę rozmawiać. No i jak on to widział? Powiedzieć szczerze, nie rozmawialiśmy z tym o tym ani razu. Raz tylko rozmawialiśmy i Bogdan pytał mnie, co tam się mogło dziać i to była właściwie chyba nasza rozmowa ostatnia, to było dzień po tym zdarzeniu i później już więcej nigdy nie wracaliśmy do tego tematu, nie rozmawialiśmy. Zresztą dosyć szybko zerwaliśmy jakieś kontakty. Mhm. A czy on komentował na przykład w jakiś sposób, bo wiem, że światło zauważył i to on zwrócił twoją uwagę na światło. Tak. Tak. Z tego domu, ale czy jakoś komentował na przykład to bieganie po strychu? Czy nie, to... nie, nie, on Bogdan niczego nie komentował, on był naprawdę przerażony, on był chyba w gorszym stanie niż ja, podejrzewam, bardzo to przeżył, co mnie, dlatego mnie teraz dziwi, że teraz nie chce o tym rozmawiać, no ale widocznie, no nie wiem, no może zmieniły mu się priorytety już w życiu i nigdy nie pytał mnie o to. Interesujące byłoby, gdyby nam mógł to wszystko opowiedzieć. A słuchaj, bo tutaj też są takie, tak, no bo cały czas w zasadzie wałkujemy jedno, nie? Jedne kwestie. No bo tu już wyprostowaliśmy tą z hipotezę mówiącą, że Józek was zrobił na czarno, tak, że was chciał nastraszyć. Bo to są rzeczy możliwe i możliwsze, tak? Tak. I myślę, że gdyby chciał was wystraszyć, to by was powiedział, a ja was nie znam w ogóle, albo gdyby cię nie chciał wpuścić do domu, a ja was nie znam, nie zapraszałem cię i co. I to by było proste, nie musiałby się bawić w demona, żeby was stamtąd wypędzić. Nie, no oczywiście, po prostu wystarczyło, żeby powiedział, słuchajcie, przykro mi, ale musicie wrócić. Tak. Słuchaj, jeszcze jedna sprawa. Tutaj pojawia się takie zapytanie, i hipoteza odnośnie tych kroków na górze, o których zapomnieliśmy. I tutaj jeden pan pisał, że tak. On miał podobny przypadek, no i u niego to były huny. Oczywiście są zwierzęta, które taki hałas mogą czynić, ale jest rzecz, którą trzeba o tym strychu powiedzieć, tak? Że tam fakt, że on był pełen siana, to nie oznacza, że ono tam leżało, tylko to był po prostu wypchany był tym sianem, tak? Że oni tak. Jak już ładowali tam tą ostatnią furę, to ledwo... Nie wchodzili. No, ledwo mogli to upchnąć. Interesujące są oczywiście te wszystkie pytania, dlatego że one są bardzo potrzebne. No a poza tym jeszcze jest jedna sprawa, że to było takie ciągłe powtarzające się i nie zmieniające się w swoim rytmie. Tak więc no trudno od zwierzęcia wymagać, żeby biegało w kółko dokładnie w takim samym tempie i to samo robiło przez, nie wiem, kilkanaście czy nawet 20 czy 30 razy. Mhm. A słuchaj, jeszcze takie, tutaj mówicie, te pytania są w zasadzie cały czas takie same. Ludzie pytają o to, jak twój mózg na to wszystko reagował. Czy byłaś skupiona, tak? Czy te nerwy już były w takim stanie, że już było ci wszystko jedno i byłaś... Było mi wszystko jedno. Byłaś okazem spokoju, czy byłaś... Nie, było mi wszystko jedno, naprawdę było mi wszystko jedno i... Naprawdę bardzo się bałam. To był taki przerażający strach, paraliżujący właściwie. Bo oczywiście to też trzeba brać pod uwagę. Nikt z nas czegoś takiego nie przeżył, oprócz ciebie, no może jeszcze któregoś ze słuchaczy, ktoś się nie chce do tego przyznać. I naprawdę reakcje emocjonalne w takich sytuacjach są też różne. To tak jak człowiek reaguje na wypadek na przykład. A nie wszyscy reagują jednakowo. Niektórzy reagują agresją, inni reagują spokojem, inni poddaniem się. Tutaj w tym przypadku też to było interesujące. No cóż, 2,5 godziny rozmawiamy już o tym, że wyczerpaliśmy powoli temat. Tak. Ja myślę po prostu, że wiesz, że jeżeli ktoś miałby do ciebie pytania, bo na pewno takie będą, to można cię znaleźć łatwo na przykład na grupie Nieznanego Świata i tam wszystkie dokładnie. Ewentualnie... wątpliwości wyjaśnić, chociaż myślę, że tych wątpliwości nie było. Te pytania na pewno się też pojawiły z takiego powodu, że dzisiejsza audycja w pierwszej części swojej, zanim przeszliśmy do wyjaśnień, była historią. Jeżeli ktoś się włączył na przykład 15-20 minut później,
to ominął niektóre rzeczy, no, nawet te najważniejsze. Także jeszcze raz zachęcam tych, którzy troszeczkę później przyszli, może coś przegapili, żeby posłuchali początku tej opowieści, bo naprawdę zawarliśmy tam dużo szczegółów. No cóż, bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Ja jeszcze chciałam tylko jedną rzecz małą dodać, że często się zastanawiałam nad tym, czy to przypadkiem nie był wytwór mojego umysłu, ale ja widziałam reakcję Marka i na przykład widziałam jego reakcję na to, jak zaczął ten zegar z tyłu za nami tykać. Ja widziałam, że on to słyszy. Zresztą mi to potem powiedział, ja widziałam, że on to słyszy. Także to nie było tylko, że ja słyszałam. To w gruncie rzeczy pomogło mi, bo przynajmniej miałam świadomość tego, że nie oszalałam mimo wszystko i że jednak obydwoje słyszymy to samo. Może gdybym mu powiedziała, Marek, czy ty słyszysz ten zegar? Może on by wtedy tak samo go zaczął słyszeć, ale nie. On zaczął go słyszeć w tym samym momencie, kiedy ja. To były rzeczy, które następowały, które nas bardzo zaskakiwały. Nie wiedzieliśmy, co nastąpi za chwilę, za moment. Także to mi dało tę pewność, że jednak to, co widziałam, było i to, co przeżyłam, no faktycznie miało miejsce. Miało to miejsce, przypominamy, prawie 35 lat temu. Dokładnie. W Bieszczadach. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Naprawdę dziękuję wszystkim. Fascynująca opowieść. Na pewno nie skończy się na tym. Na pewno pojawią się jakieś pytania. Także, jak mówię, wszystkich chętnych zapraszam na grupę czytelników Nieznanego Świata, gdzie można z Grażyną porozmawiać po prostu o tym bez problemu. Marku, bo widzę, że już chyba nie mamy pytań innych. Myślę, wiesz co mnie ciekawi, że to zdanie, które powiedziałeś na końcu, odpowiedziało na bardzo wiele wątpliwości, które się pojawiły na czacie, na bardzo wiele pytań. Fajny zbieg okoliczności. W każdym razie to tyle z naszej strony. Dziękujemy ci jeszcze raz i życzymy dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy całą Norwegię. Dziękuję. Marku, a co za tydzień w debatach niekontrolowanych? No ja już za tydzień zaklepałem, że tak powiem, gości. Będzie między innymi Marek Żelkowski i Chris McKenna. Może jeszcze będzie ktoś, ale tych dwóch panów będzie na pewno, a będziemy dyskutować o mitach, które krążą w internecie, dosyć popularnych. Jedne mity będziemy potwierdzać, inne mity będziemy obalać. Prawda, Piotrze? Oczywiście. Marek Żelkowski, Chris McKenna, muszę powiedzieć, takie znajome nazwiska, także zachęcamy. To będą historie niezwykłe, to nie będą to opowieści o czarnej wałdze. Postaramy się was i rozbawić i przestraszyć, jak zwykle. No cóż, zachęcamy oczywiście do odwiedzania naszych stałych witryn, do przesyłania swoich relacji. Przypominamy panu Tomkowi, który do nas dzwonił, że by do nas napisał, bo tam nie padły wszystkie informacje, których się chcieliśmy dowiedzieć. Może nam się uda tą sprawę wyjaśnić. Tym bardziej, że ktoś tutaj na czacie pisał, że widział coś podobnego. Dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia w Radiu Paranormalium za tydzień. Cześć, trzymajcie się. A mówił te słowa do państwa Piotr Cielebiaś, zastępca redaktora naczelnego Nieznanego Świata, prowadzący również debaty w Radiu Paranormalium. Dzięki jeszcze raz, Piotrze. Dzięki, cześć. A naszym gościem specjalnym była dzisiaj pani Grażyna Niedzielska, autorka relacji o Bieszczadzkim Domu Złym, którą dzisiaj tą relację usłyszeliśmy, a którą też kilka miesięcy temu opublikował Nieznany Świat. Dziękujemy jeszcze raz, pani Grażyno. Dziękuję bardzo. A audycję od strony technicznej obsługiwał jak zawsze Marek Syngivelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień. Byłeś świadkiem zagadkowego zjawiska? Jeśli tak, poinformuj nas o tym już dziś. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Nasze kontakty to numer gadu-gadu 3608-8002, 3608-8002, numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008.
E-mail radio@paranormalium.pl, radio@paranormalium.pl oraz Skype radio.paranormalium.pl. Czekamy na Twoją relację. Na życzenie świadka zapewniamy pełną anonimowość. Mówią, że włączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl. Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl. Mówią, że wejść do archiwum jest bardzo łatwo. No tylko, że z powrotem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Archiwum Radia Paranormalium. www.paranormalium.pl. Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl. 2 miesiące temu był trop prowadzący do pewnego radia, że ktoś ją tam słyszał podobno. Jednak potem okazało się, że to radio istnieje tylko w internecie. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. www.paranormalium.pl.